No i proszę pana, odbyła się tam msza, był pochówek, ku oburzeniu innych księży z parafii, ku oburzeniu części społeczeństwa, i na drugi dzień wezwał go biskup. Tu muszę zaznaczyć, że on studiował razem z tym biskupem, byli kolegami. Powiada biskup do niego: słuchaj, co ja mam z tobą zrobić? Dlatego, żeś złamał wszystkie kanony wiary, tutaj nie wolno było ci odprawić tej mszy i tak. Na co on mu powiada, ależ mówi: słuchaj, księże biskupie, razem żeśmy do seminarium uczęszczali, razem pobieraliśmy nauki te z przykładów z życia i te z Biblii, i wszędzie jest napisane, i ty głosisz, i ja głoszę na kazaniach, że Bóg to nieskończone miłosierdzie, że przebacza każdemu, czego dowodem jest, że głosisz ty i głoszę ja, że Chrystus, umierając na Golgocie, miał dwóch łotrów. Jeden z łotrów powiada: szydzi z Chrystusa, jeżeli jesteś królem, to zejdź z tego krzyża, uwolnij siebie i nas. Na co drugi łotr powiada: nie mów tak, nie złorzecz, bo on jest niewinny, myśmy swoim życiem zasłużyli, ponosimy karę. I zwraca się do umierającego Jezusa i znane słowa są w Ewangelii: Panie, wspomnij o mnie, jeśli tam będziesz. Na co Chrystus powiada: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze dzisiaj będziesz u Ojca mego razem ze mną. I tenże ksiądz powiada: to jakże? Chrystus w jednej chwili temu łotrowi, w jednym momencie przebacza. No bo te słowa świadczą o przebaczeniu, że go bierze z sobą, zapewnia go, bo powiada: zaprawdę powiadam ci, że dzisiaj jeszcze będziesz. Więc skąd ksiądz biskup wie, czy ten człowiek po takim wstrętnym życiu doszedł do wniosku, że źle żył, źle czynił, postanowił z tym skończyć i błaga Boga: Boże, jeżeli możesz, zlituj się i odpuść mi. To co ksiądz biskup chce, żeby Pan Bóg dał księdzu na papierze z pieczątką odpowiedź, że mu przebaczył? Nie, takich jeszcze rzeczy nie ma. Natomiast głosi ksiądz, głoszę ja i wszyscy kapłani, że Bóg to nieskończone miłosierdzie i może przebaczyć najgorszemu człowiekowi. Mówi: i ja nie wiem, czy mu przebaczył, i ksiądz biskup nie wie. Możemy się domyślać, że może i przebaczył. Więc ja nie jestem sędzią, bo nam nie wolno być sędziami. Chrystus o tym mówił. Mamy pomagać duchowo, moralnie, religijnie tych ludzi. Uczyniłem to, co należy. A że złamałem te kanony, to kanony są złe. Po prostu nieżyciowe, niedostosowane do życia. Natomiast nie będę wam utrudniał życia, zdejmę sutannę i odejdę. Na co biskup powiada: no wiesz, może ja najpierw napiszę do Rzymu, może oni coś wymyślą, bo rzeczywiście masz rację, bo tam, ja tu mówię o dwóch przykładach, ale ksiądz do biskupa wymienił kilka więcej. No i napisał o tym, ale z Rzymu przyszła bardzo taka chytra odpowiedź, że tak, Bóg to nieskończone miłosierdzie, tak, Chrystus to powiedział i te inne przykłady potwierdzają, ale co ma ksiądz dalej zrobić, czy zostać kapłanem, czy zdjąć sutannę, to nie. Więc on powiada: odejdę, i odszedł. I odchodząc 2 lata przed wojną, wstąpił do klasztoru do zakonników w Siemiatyczach. Minęły dziesiątki lat, mam w brygadzie człowieka wśród kilkudziesięciu różnych ludzi z Mińska Mazowieckiego, którego to żona 6 dzieci po kolei poroniła. I była 7 raz w ciąży. I to był człowiek ateista. Nie dlatego, że może w partii był i się bał. Nie, nie był w partii. W żadnej nie był. Był wychowany w rodzinie przed wojną niewierzących ludzi, ale był niesłychanie porządnym, podkreślam. Ja jemu mogłem zaufać we wszystkich sprawach, magazyn, kontrolka, tam inne rzeczy, on nigdy nie oszukał. I widziałem, jak on jest przybity tym nieszczęściem, że te dzieci im umierają po porodzie. A tu, w Rembertowie, jak mówię o tym proboszczu, który mi odmówił spowiedzi i komunii, to żył jeszcze wtedy, w tym czasie, kiedy to się działo, pierwszy ksiądz Łapiński, który
był również siódmym dzieckiem, sześcioro jego mama porodziła. Czego dowodem jest w Rembertowie pomnik rodzinny i każdy spacerujący, chodzący przeczyta, że tam leżą jego rodzice i leży sześcioro jego rodzeństwa. I kiedy jego mama była siódmy raz w ciąży, to pojechali z tatą do Częstochowy przysięgać, że jak się urodzi chłopiec, wykształcą go za księdza. Urodził się chłopiec, wykształcili go, na ziemi rodziców pobudował za PRL-u barak, mówię barak, w tym baraku odprawiał, później zbierał pieniądze i na tej ziemi ojców postawił ten kościół, który jest, ten. Ponieważ to nie ten proboszcz stawiał, tylko mówię o tym pierwszy. I mówię, popatrz, ja nie umiem tego rozszyfrować, ja jestem nieświadom tych rzeczy, bo to jest trudne do pojęcia. Może by ktoś ci mądrzejszy to wytłumaczył. Coś jest w tym, że jednak te siódme dziecko żyło i patrz, on żył 88 lat. Ten człowiek niedawno zmarł, zostawił po sobie historię, kościół i tak dalej. No i zacząłem go zachęcać do zmiany jego stosunku do Boga, ale on był opryskliwy. I mówi do mnie tak, słuchaj, mam kuzyna w zakonie, bo ja nigdy w życiu bym się z tym przeorem nie spotkał, gdyby nie on. Mówi, mam kuzyna, zakonnika ze strony mojej żony, i im pęk w kaplicy łuk nad ołtarzem. Chcieliby to naprawić mądrze, ale nie jakiś tam filar po środku, żeby zasłaniał ołtarz. Trzeba coś wymyślić innego. No i przy okazji kominek klasyczny z cegły chcieliby w reflektarzu. I tak mnie ściągnął, ponieważ byłem znany, robiłem te kominki, nauczyłem się od ojca i pojechaliśmy tam do tego klasztoru, do tych siemiatycz. Okazało się, że przeor, bardzo rozmowny człowiek, wyczuł we mnie partnera do rozmowy. Ja pochopnie wypaplałem, że jestem oczytany człowiek. On mnie zaraz sprawdził, czy ja nie blefuję. I doszedł do wniosku, że wśród świeckich ludzi rzadko się zdarza, żeby znali tak stary Nowy Testament i cały szereg przepowiedni i tak dalej. No i ze mną dyskutował. Ale on miał cel w tym. Namawiał mnie, prosił, żebym ja skłonił tego swego przyjaciela, żeby chciał z nim porozmawiać na temat tej siódmej ciąży żony, bo powiada, to dziecko będzie żyło, jest do uratowania. Ja nie wyobrażałem sobie jak, no bo przecież oni są obcy ludzie, zakonnicy, nie lekarze, a twierdzi, że dziecko będzie żyło. No i zaczynam mu mówić, ale on był opryskliwy, absolutnie nie chciał mnie słuchać. Jak przeor zaczął mu mówić, to powiedział, jak przeor nie przestanie, to rzucę robotę i pan Siwak będzie sam musiał sobie wapno rozrabiać i nosić. No to przeor wycofał się, ale do mnie cały czas mówi. No i ja wracając, a przed Mińsk się wracało, zawiozłem go do domu i on mówi do żony, ona już w zaawansowanej tej ciąży była, mówi, poleci na miasto, zrobi zakupy, a ty posiedź trochę. No ja wtedy siedząc, jego nie było, mówię jej o tym, że nie znam się na tym, ale muszą być jakieś sprawy, że ten zakonnik zaręcza, że dziecko, z którym pani chodzi w ciąży, jest do uratowania i będzie żyło. No to ona mówi, że no wie pan, ja jestem wierząca, ale ja nie mogę chodzić do kościoła, bo on się irytuje, po cichu się modlę, jak on nie widzi i tak dalej. I mówi, ja wierzę. Ja się nie dziwię, wie pan, kobieta, która traci sześcioro dzieci, to uczepi się i brzytwy, jeżeli ktoś jej daje nadzieję, że to siódme będzie żyło. No i jak ona z nim rozmawiała, nie wiem, ale on taki zdenerwowany do mnie mówi, no dobra, no to przekonałeś mi żonę, i ona mnie, co on ode mnie chce, pewnie będzie chciał mnie ochrzcić. Ja mówię, nie wiem, chcę z tobą porozmawiać, dlaczego nie chcesz, co ci korona z głowy spadnie. No i zajeżdżamy w kolejną sobotę i ja mówię, że on gotów jest do rozmowy. A przeor mówi, to proszę, chodźcie do reflektarza. Ja mówię, a to nie jest rozmowa z nim w cztery oczy? Nie, to jest sprawa, że może pan słuchać. I mówi do niego tak, słuchaj, nie jesteś w stanie poprosić Boga
o życie tego kolejnego dziecka. Po prostu nie jesteś w stanie. Ale my tak. Ja jestem starym, mówi, doświadczonym kapłanem i zakonnikiem. I wiem, i wierzę Bogu, że jesteśmy w stanie Boga poprosić o życie tego dziecka i że Bóg nas wysłucha. I nic więcej od ciebie nie chcę. Tylko to, że jak po paru latach będzie to dziecko żyło, żebyś przyjechał i Bogu za to podziękował. Nie będę cię namawiał do chrztu, boś osioł uparty, mówi, więc nie ma co z ciebie robić, wiesz, na siłę wierzącego człowieka. To musi przyjść samo przez twoją świadomość. No on mówi, przysięgam się, że jak będzie żyło, to tego. Rodzi się chłopczyk, żyje, mija parę lat. Ja w natłoku tej zapominam o tym przysiędze, o tym wszystkim, ale wracam często, patrząc na świat, co się dzieje, do odbytej rozmowy z tym przeorem. Otóż ten przeor, czując we mnie, wyczuwałem człowieka do dyskusji, zaprosił mnie na jedną taką noc na rozmowę. I wśród wielu poruszonych tematów mówi do mnie tak. Mówi, proszę pana, jak pan myśli, czy Bóg pozwoli, żeby setki milionów ludzi, mówi, nie mylę się, nie dziesiątki, setki milionów ludzi, odchodziło z tego świata w strachu, umierało, nie mając między Bogiem a sobą wyrównanych rachunków. To znaczy, mówię mi wyraźnie, chodzi o to, że ci ludzie nie chodzą do kościoła, nie spowiadają się, nie przyjmują komunii, że no po prostu pełnią różne funkcje, mają różne stanowiska, prace, a system jest taki nie tylko w Związku Radzieckim, ale w krajach, które Związek Radziecki ma pod swoją kuratelą, więc wyraźnie mówię, że tu dotyczy setek milionów ludzi, którzy odchodzą w strachu z tego życia na drugą stronę, nie mając uregulowanych tych spraw. I zadaję panu pytanie, jak pan myśli, czy Bóg pozwoli, żeby to tak było? Ja mówię, no co ksiądz ma na myśli? Bo to był 63 rok, przypominam. Układ warszawski był silny, stacjonowały silne jednostki nie tylko w Polsce, ale w NRD, we wszystkich krajach, o tym było wiadomo, to nie była tajemnica. Dalej Zachód liczył się wtedy z ustrojem radzieckim, ulegał im, gdzie można z archiwalnych gazet wyczytać z tych artykułów, ulegał wielu propozycjom radzieckim, szedł na rękę politycznie, czyli jednym słowem nie drażnił tego wielkiego, silnego Związku Radzieckiego. I mówię, nie widzę znaków na ziemi i na niebie, żeby coś się mogło zmienić. Mówię, ta armia jest za silna. Jest to jedyna armia tu w Europie. Polska jest po Armii Czerwonej drugą w Europie, bo nie brałem pod uwagę Chin wtedy, bo chodziło mi o Europę. I mu tłumaczę, że nie, to ksiądz się myli tutaj, nic takiego stać się nie może. A on powiada mi, proszę pana, a ja nie wiem, jak to się stanie, ale wiem, że się stanie. I za pana życia jeszcze, za życia tego pokolenia, ci ludzie będą mogli uregulować i odejść w pokoju z tego świata. I ja panu za to ręczę, że to się stanie. Ja wtedy tłumaczę mu, że jeszcze raz, to jest niemożliwe. A on mówi, no panie Siwak, żeśmy dyskutowali tutaj o Dżingis Hanie, o Aleksandrze Wielkim, o Rzymianach, którzy Europę i Anglię i o wielu, wielu mocarzach tego świata, ustrojach, a nawet i o Hitlerze, kiedy już był pod Moskwą, to nikomu do głowy nie przyszło, że Hitler polegnie, że tak powiem, tylko że ta jego armia obejmie cały ten Związek Radziecki. Widzi pan, runęło to wszystko. Te ustroje Dżingis Hana, Aleksandra Wielkiego, Rzymian i innych bogołów i tak dalej, runęło. Nie ma siły. Wystarczy, że tak powiem, jedno zawirowanie na świecie, jedno osłabienie, wyeliminowanie wodza czy wodzów, a to nie jest żaden problem dla Boga. Runęło. Dlaczego pan mi nie wierzy? Ja mówię, no bo jestem przekonany o tej ogromnej sile. On mówi, no to pan jest tak przekonany jak miliony ludzi, ale to runie. I ja to rzeczywiście opisałem. To jest napisane w jednej z tych książek, które leżą przed panem i tenże jezuita mi ten to wyciągnął. I mówi, widzi pan,
A my czytamy ten Pana akapit, ten werset z roku 63 i mówimy, to był taki i taki człowiek, pełnił takie i takie funkcje, nie bał się tego napisać. Napisał i to się sprawdziło. Runęło to wszystko. I ci ludzie, jeśli mają dzisiaj dobrą wolę, mogą odejść, regulując swoje sprawy między sobą a Bogiem. I on mi na koniec mówi, wie Pan, tak, ja nie wiem też, jak się stanie. Ja nie wiem, jak to się stanie. Ale to, że się stanie, że Żydzi nie dojdą do władzy, to ja jestem nie w 100, ale w 100% pewien. Bo niech Pan sięgnie pamięcią, odkąd ludzkość na świecie nauczyła się pisać i czytać, i notować, i można to odcyfrować, czy z klinowego pisma, czy z innego, to Żydzi zawsze chcieli objąć władzę na świecie. Robili to w podły sposób. Mordowali przywódców, królów, cesarzy, podstawiali im kochanki, dziewczyny, pieniędzmi, złotem. Jakie tylko sposoby używali. I co? Objęli kiedyś władzę? Nigdy. I nigdy jej nie obejmą. Przyjęli dobrowolnie na siebie, że tak powiem, przekleństwo i ono do końca ich dni będzie ich prześladować. I nie są żadnym narodem wybranym. Pan Bóg dawno z tego fałszywego narodu zrezygnował, przeklął i ustami wielu proroków o tym powiedział. Dlatego chcę Panu powiedzieć, nie może Pan być załamany i myśleć w kategoriach, jak Pan myśli, że zaprowadzą nas na przepaść, popchną i będą się robić z ojczyzną, co zechcą. Nie, to się tak nie stanie. Ja też mówię, nie wiem, on tak mówi, ja też nie wiem, jak to się stanie, ale że do tego Bóg nie dopuści, to jestem przekonany. I wie Pan, ja często wracam tu z kolegami do tej rozmowy z tym przeorem, bo nie tylko to był zakonnik, ale po pierwsze był to człowiek, profesor, doktor nauk historycznych, doświadczony człowiek, doświadczony jezuita. Mało tego, kupił u mnie te książki, dosyć dużo, następnie zadzwonił przeor, poprosił mnie do Świętolipki, pojechałem z wielką przyjemnością, bo to są lata, kiedy ja tam 5 lat żyłem, tuż po II wojnie, tam mam kolegów do dzisiaj dnia i dwa dni byłem u nich, dwa wieczory, wielogodzinne spotkania na dużej sali z tymi zakonnikami. Muszę powiedzieć, że oni też są podzieleni. Oni też są, jakby tu powiedzieć, tak jak i społeczeństwo w różnych kategoriach. Myślę, ale zdecydowana większość jest bardzo zdrowa, bardzo patriotycznie i bardzo po polsku odnosi się do spraw i odważnie tą prawdę głosi. Oczywiście wiele godzin rozmowy, wiele godzin odpowiedzi na ich wątpliwości. Bardzo mi dziękowali za tą wizytę, ale ja również na końcu, kończąc tą historię, to mówię, że ja również jestem Bogu wdzięczny, że sprowadził go mnie, tego zakonnika, tutaj do mnie, do domu. Że ja się od niego wiele bardzo ciekawych, bardzo ważnych rzeczy dowiedziałem, które mnie w jakiś sposób duchowo umocnili, że dobrą drogę wybrałem, że tak należy postępować. On potwierdził to we wszystkich tych moich wątpliwościach, kiedy ja się wewnętrznie łamałem, czy to jest w porządku, patrząc na tą sytuację, jaka ona jest obecnie. Czyli upewnił mnie, nie, to tak nie będzie. Tak jak nic nie było wiecznie, co jeden człowiek wymyślił, drugi wymyślił, jak go zniszczyć i założyć coś nowego. I to się stanie, mówi. Jak? Kto to zrobi? Nie wiem, ale mówi, mogę Panu jedno powiedzieć, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. I jak Pan mówi, że zamiast myśląc swoim rozumem, ci studenci, ci ludzie, do których ma Pan takie wątpliwości, mówi, ja też mam, bo ja ich spowiadam. Ja, mówi, mam bardzo dokładne wiadomości, jak oni myślą, jakimi kategoriami. Pan to sprytnie ujął, że zamiast głów to telewizory za nich myślą. To ja chcę Panu, on tak mówi, powiedzieć, że przyjdzie dzień, że
w głowach, w sercach, w umysłach tych ludzi Bóg wzbudzi taką siłę, że to Pan będzie ogromnie zdziwiony, jeśli Pan tego dożyje. Jaka przemiana nastąpiła w tych ludziach? W tych najbardziej takich, którzy dzisiaj tak zeszli na te pobocza tej właściwej drogi. I dlatego mówię, że często to kolegom opowiadam, bo to mi dodało sił. Ja może nie odtworzyłem tego tak dokładnie jak należy, ale podkreślam, dla mnie była to wizyta tego człowieka potrzebna. Wręcz w tym czasie, kiedy on przyjechał, to ja byłem w takim stanie, że mówię, no chyba nie podołamy tej zgrai, tej całej, że tak powiem, bandzie rozwydrzonych ludzi, dlatego że zbyt bezczelnie sobie poczynają w naszym kraju, a zbyt głupio Polacy idą na sznurku, na pasku, a ci już, którzy dojdą do władzy, to korumpują ich w taki sposób, dając pieniądze nasze, podatnika, im wysokie, żeby oni za te pieniądze służyli nie polskiej, a żydowskiej sprawie. Panie Olbinie, chciałbym Pana zapytać, bo to też taki historyczny wątek. Pan był może nieznanym przeciwnikiem Solidarności, ale w taki sposób Pana postrzegano, w taki sposób starano się budować Pana image, Pana w ogóle obraz tutaj wśród Polaków. No i teraz z pozycji czasu, z pozycji tego, co oglądałem parokrotnie filmy w polskiej kronice, jak Pan wypowiadał się tam na temat Solidarności, na temat tego, że Pan jest przeciwny. A przepraszam, mam pytanie, czy Pan ten dysk obejrzał? Tak. No właśnie, to Pan ma trochę wiedzy. Tak, ale właśnie chciałbym do tego nawiązać, bo ten dysk to są archiwalne już na dzień dzisiejszy Pana wypowiedzi. Tak. No i teraz, czy mógłby Pan się odnieść właśnie do tego z pozycji czasu, no bo jednak to, co Pan tam mówił, to też sprawdziło się poniekąd, tak jak tutaj w Pana poprzedniej opowieści, no bo to, co Pan mówił o ruchu Solidarności, o tym, że Pan nie jest przeciwny ruchowi Solidarności jako ruchowi robotniczemu, ale jest Pan przeciwny ludziom, którzy weszli w te struktury, zaczęli kierować tym ruchem od pewnego momentu. Czas pokazał, że jednak miał Pan dużo racji w tym, co Pan powiedział. Czy Pan mógłby coś na ten temat powiedzieć? W ogóle w jaki sposób w tamtych czasach Pan to odbierał? Dlaczego był Pan tak nieufny do Solidarności, chociaż wszyscy byli bardzo zachłyśnięci tym ruchem? A Pan od razu, no nie wiem, stanowił bardzo małą grupę ludzi, która to w jakiś sposób taki bardzo zimny i bardzo taki, myślę, logiczny rozszyfrowała. Owszem, mam tylko prośbę do Pana, ponieważ ja palę drewnem, muszę zejść do piwnicy, podłożyć, to ja pójdę podłożę, Pan na moment wyłączy, zaraz chwilę wrócę. Zadał Pan pytanie, na które ja Panu odpowiem, oczywiście i to dokładnie, ale mam wrażenie, że początek tej mojej odpowiedzi to Pan pomyśli, że nie ma związku, a ma. Więc chcę Panu powiedzieć, że w czasie, kiedy powstała Solidarność, rosła w siłę, kiedy oni ten pierwszy zjazd odbywali, to ja wcześniej byłem zastępcą członka KC, członkiem KC i później członkiem biura. Ale jeszcze wcześniej, wie Pan, ja byłem członkiem Światowej Federacji Związków Zawodowych, jedynym przedstawicielem z Polski na forum światowym. I po drugie, byłem wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Budowlanych. To był na owe lata najsilniejszy związek obok górników, bo jednoczył nie tylko mieszkaniówkę, nie tylko materiały budowlane, ale żwirownie, wykopaliny tego typu materiały, ceramikę i tak dalej. Wie Pan, to było ponad 4,5 miliona ludzi w jednym związku, więc mnie wybrano w ogóle szefem. Ja zrezygnowałem, zdając sobie sprawę, że nie dorosłem do tej roli. Ludzie upatrywali we mnie, w mojej osobie, no przywódcę tego ruchu związkowego, obrońcy tych spraw, ale mądrzy ludzie, inni, natychmiast mi wytłumaczyli, nie w swej złośliwości, a w dobrej radzie, że Albin, nie bierz tej funkcji, bo to ogromna odpowiedzialność finansowa.
w tym związku miliony przepływają, bo jest to tak bogaty. Poza tym chcę panu powiedzieć, że myśmy mieli mnóstwo ludzi po świecie, budowlańców na kontraktach. To były też ogromne pieniądze. I mnie główna księgowa ostrzegła: Albin, twoi przeciwnicy, jak zechcą, to cię natychmiast położą na łopatki na tych finansach. Dorobię ci takie buty, że będziesz siedział w więzieniu. Więc ty lepiej weź funkcję wiceszefa. Rozumiesz? I to ja zrobiłem. Dlaczego o tym mówię i jaki to ma z tym związek? Otóż ja wiele lat wcześniej, nim zostałem członkiem biura, to z racji tych różnych związkowych funkcji i przywilei jeździłem do szefa centrali związków zawodowych do Moskwy, do Łanszyna. Poznałem wielu członków biura, wielu wojskowych, z którymi się zaprzyjaźniłem. I tu być może pan różnie pomyślić może sobie o tym, co ja będę chciał panu powiedzieć. Otóż ja uważam Rosjan, to jest moje odczucie na przestrzeni wielu dziesięciu lat. O ile pan nie jest fałszywym człowiekiem i obchodzi się pan z nimi uczciwie, nawet to, co ich boli, ale powie pan im prosto w oczy i uczciwie, bez złośliwości, to przyjmą za dobrą monetę. Nie lubią ludzi fałszywych, boją się, wystrzegają. Ja nie znałem tego uczucia, tego systemu fałszu. U mnie całe życie ja się posługiwałem prawdą. Oni to szybko zrozumieli. Ja sobie zyskałem, najkrócej mówiąc, ja zyskałem sobie wśród nich przyjaciół takich, że nieraz, wie pan, byłem w gronie czy wojskowych, czy partyjnych. Jeżeli rozejrzeli się po pokoju i widzieli, nie ma tam człowieka, który jutro doniesie, jaka to była rozmowa, to byśmy szczerze rozmawiali. Oni byli przygnębieni, wie pan, tym, że jest u nich jak jest, że jest o nich taka opinia. Czyli do czego zmierzam? Te kontakty, te moje dobre kontakty, proszę pana, one spowodowały, że w momencie, kiedy u nas powstawała Solidarność, to ja z ich strony, a oni mieli wywiad i kontrwywiad bardzo dobry, to ja byłem ostrzeżony, co się święci, co to będzie. Tak było i z aferą Żelazo, że mnie o półtora roku wcześniej ostrzegli, że coś takiego istnieje, że to pęknie i żebym się z tymi ludźmi nie przyjaźnił, bo się ubrudzę, mowa o Mileckim i wielu innych sprawach. I tu mógłby sobie słuchać pomyśleć, no tak, no to on z Ruskimi był jedne ucho, no to znaczy on pewnie też im donosił, oni jemu i szpiegował tą swoją ojczyznę. Chcę panu powiedzieć, że były następujące decyzje biura politycznego, że nie wolno było wciągać działaczy partyjnych wyższego szczebla i działaczy związkowych przez ich wywiad czy kontrwywiad i odwrotnie. Oba biura, ich na Kremlu i nasze w Warszawie, te same uchwały podjęły. I dyrdymały, opowiadają ludzie, jeżeli któryś z działaczy to leciał do Moskwy, czy tam dzwonił, a słuchaj u nas to. Nie. Nie było, raz, że nie było tego wolno robić, to było tymi dwoma uchwałami, za co można było wylecieć z partii. Ale co najważniejsze, drugie, chcę tu postawić kropkę nad i. A w jakim temacie ja, Siwak, mógłbym zdradzać ojczyznę na Kremlu? Po pierwsze, uzbrojenie było ich w naszej armii. Po drugie, gmacher WPG, gdzie podział zadań był na kraje socjalistyczne i co do dekagrama wiedzieli, który kraj co produkuje, jaką broń i tak dalej. Po trzecie, podział w sprawach zagranicznych, czyli podział był również, że to Ministerstwo Spraw Zagranicznych bierze ten temat, a to ten. I nie było dziedziny, której to oni by lepiej nie znali od nas Polaków, bo to rodziło się u nich, szło przez ich ręce. A więc bzdury. Więc ja, mając, wie pan, wiedzę, dlatego ja tą przedmowę panu zrobiłem, że od nich wiedziałem, że rodzi się ruch. Ja nawet mówiłem, że ten ruch ma szansę zwycięstwa. I gdyby nie to, że doradcami są Żydzi, to ja mówię, ja bym już wystąpił ze swoich struktur partyjnych i tam bym się znalazł. Tylko mnie wstrzymuje jedna rzecz.
To, że tam nie Polacy są przywódcami, a to już jest zły znak. Oni nie poprowadzą Polski, żeby ona, że tak powiem, była wolna, demokratyczna, tylko jeszcze gorzej ujarzmią ją w innym systemie. I stąd, wie pan, ta moja wiedza nie pozwoliła mi, że tak powiem, raz wstąpić, bo ja tam wypowiadam się na tym filmie, że mnie niewiele brakowało, mnie działaczowi robotniczemu, żeby do tego buntu przystąpić, bo ten bunt był potrzebny. Tylko przekleństwem było to, że na czele tego buntu nie Polacy stanęli. I tu muszę powiedzieć, że ja doskonale wiedziałem, że kilkakrotnie do Wałęsy w ostrej formie kardynał Wyszyński mówił, buduj związek wyłącznie z Polaków. Nie przyjmuj nikogo z struktury związkowej z Żydów, bo ci po prostu nie tylko zaśmiecą związek, ale doprowadzą go nie w tą stronę. I tu miał rację. I w związku z tą moją wiedzą, to ja mówiłem, że tak, ten bunt jest potrzebny, ten bunt jest robotniczy, słuszny, bo tak się żyć nie da, ale jednocześnie nie mogę przystąpić do niego, nie krytykuję swoich kolegów robotników, bo oni są, mówię tam, tacy sami jak i ja, ale nie mogę się zgodzić z tymi ludźmi, którzy już objęli wszystkie struktury władzy w tym związku. Stąd były te moje liczne wystąpienia i stąd była ta ogromna nienawiść i fala nienawiści do mnie. I teraz tu trzeba jeszcze połączyć, wie pan, cały szereg innych spraw. Otóż kiedy Solidarność rosła w siłę, rozbudowywała się, codziennie coś tam nowego żądali od kierownictwa partii, w tym czasie przecież byłem tym członkiem biura, miałem bardzo dobry dostęp do archiwów, do wiedzy, do notatek różnych, gdzie przeciętny człowiek nie mógł. Więc ja widziałem, co Zachód przysyła, w jakim celu, jakich ludzi, jakie materiały i tak dalej. I to mnie bolało, że to nie rodzi się, wie pan, nie są to polskie korzenie. A chcę panu powiedzieć, że jeżeli ktoś, chyba mało w moim odczuciu wśród młodych ludzi znają korzenie walki klasy robotniczej. Ja tu w jednej z książek napisałem, że my Polacy nie powinniśmy sięgać po żadne wzorce ani na wschód, ani na zachód. Dlatego, że u nas od setek lat była walka klasy robotniczej i nasi ojcowie, dziadowie walczyli o 8-godzinny dzień pracy, o możliwość wypowiedzenia się i te liczne wyroki śmierci, i te liczne więzienia i zsyłki tych polskich patriotów, to są korzenie polskiej klasy robotniczej i nie ma się co wstydzić, to nie ma nic wspólnego z komunizmem. To nie ma absolutnie nic wspólnego z komunizmem, tak jak się starali przedstawiciele Solidarności wmówić ludziom, że to jest komunizm, to jest wstrętne. Nie, to jest rdzenie polskie i nawet pojęcia obecni robotnicy nie mają, że na przykład Waryńskim, który oczywiście się nie nazywał przed wojną Waryński, tam klasa robotnicza walczyła i tam ponosili i tam nawet życie tracili w tej walce, wieloletnie więzienia. I to są korzenie klasy robotniczej. Tam żadna partia nie rządziła, to była klasa robotnicza, żądająca 8-godzinnego dnia pracy, wypłaty, żeby godnie żyć, żeby na ten chleb i na te mieszkanie było. Ale przekreślano to, nie chciano korzystać z tych wzorców. Ja natomiast usilnie chciałem, forsowałem, że tak powiem, te korzenie, ten styl i to wszystko, co było sztandarem, hasłami od 100 lat walki klasy robotniczej. I bolało mnie ogromnie, wie pan to, ja to podkreślałem, że jak to jest, jak mój ojciec, który należał do PPS-u i u nas w mieszkaniu były te zebrania i profesorowie mówili o tym ruchu i walce klasy robotniczej, to jak powstała Solidarność, proszę pana, to każdy ksiądz leciał i byle szmata, byle sztandar, byle płótno, napisane Solidarność już święcono wodą. Zobacz dzisiaj pan,
też strajkują, wychodzą pielęgniarki, oświata, wiele innych branż, górnicy i inni. Czy jakiś ksiądz poświęci im? Nie, nie. Od tego się już teraz odcięli, bo popierają swoich siedzących przy władzy. A więc wie pan, ja byłem na tym etapie wtedy, że ja miałem wiedzę, kto kieruje tym związkiem, do czego go doprowadzi. Ale i równolegle chciałem panu powiedzieć, że odium złości to nie tylko ono spadało na mnie ze strony moich przeciwników za tą związkową działalność, bo ja pracowałem wtedy, zajmowałem się nie na jednej płaszczyźnie sprawami społecznymi i politycznymi. Otóż ja bardzo często tu mówię do kolegów, jak przychodzą, mówię, popatrzcie, jak łatwo jest zniszczyć człowieka i jak łatwo człowiek sam zrezygnuje z walki o swój los, o swój byt pod wpływem, że tak powiem, różnych działań niezgodnych ani z prawem, ani z prawdą, po prostu z działalnością fałszywą, a wręcz kryminalną. No klasycznym przykładem ma pan ten mój film, ten archiwalny, który wyciągnąłem z telewizji. No kim oni się posługiwali? Ludźmi, którym przecież ja rękę podawałem, wyciągałem z więzienia. Ludźmi, którym, jak ten Edmund Kopa, nigdy by tego mieszkania nie dostał. A ja jako, może to nieładnie powiem, ktoś powie, że się chwali, ale ja byłem człowiekiem uczuciowym na tą ludzką krzywdę. Jak ja zobaczyłem ciężką, chore żonę jego leżącą jako szef komisji, jak pojechałem i chore dzieci i kołdry nie można było oderwać od zamarzniętej ściany i pod tą kołdrą ta chora kobieta, to ja nie mogłem mówić. To mnie zatkało ten widok. A ponieważ byłem i sekretarzem partii, i przewodniczącym komisji mieszkaniowej, i członkiem egzekutywy warszawskiej, to dyrekcja moja w kombinacie i władze mnie szanowały. Wiedzieli, że ja uczciwie działam. I ja powiedziałem do dyrektora, panie dyrektorze, no i co z tego, że przepisy mówią, że 5, 7, 8 lat ma pracować, jak to on powinien jeszcze dopłacić do firmy, że pracuje, że go trzyma. Mówię, robotnik robotnikowi jest nierówny. Ja jako brygadzista stwierdzam, że jeden po 3 latach więcej wniesie wkładu niż drugi po 13. Dlatego, że ma talent, ma chęć, nie jest niewolnikiem, tylko robi z własnej nieprzymuszonej chęci. I to jest inna praca, inna wydajność. Myśmy stworzyli przepisy kanon. 5 lat to minimum, ale w sumie jeszcze więcej potrzeba. 7-8, a ten Kopa nie miał. Ja mówię, ja proszę, on jest i racjonalizatorem, bo to inteligentny chłopak i pracuje po 12 godzin i w niedzielę i ma bardzo ogromne ma nieszczęście w rodzinie. Dwoje chorych dzieci i chorą żonę, która zresztą zmarła na ten. I proszę dyrekcję i władzę, żeby zaakceptowały moją propozycję. I on dostał mieszkanie. I ten człowiek przynosi mi, przecież ja tam mówię, przynosi mi łapówkę, bo go rodzina powiedziała, słuchaj, przyjęte w Polsce, że jak coś takiego jak mieszkanie, to trzeba człowieka wynagrodzić, iść mu zanieść pieniądze. I on przyniósł, i ja mu mówię, panie Edmundzie, i pan myśli, że ja to dla pieniędzy robiłem? Ja robiłem dla pana tej ciężko chorej żony, która zmarła, dla pana dzieci, byłem przerażony tą kołdrą. I to, że na kuchni to siekierą trzeba było w garkach rąbać w zimę, że rano zamarzało. I namówiłem, poprosiłem ludzi, od których zależało przyznanie panu mieszkania. Oni mnie uwierzyli. I pan dostał mieszkanie, a pan na mnie poszedł takie rzeczy. No i on pod koniec się tam złamał, jak pan widzi. Ten Wyszyński. No przyjąłem dwóch synów i ojca do pracy. Nad samym Bugiem mieszkali. Biedni ludzie, 8 dzieci, panie, 8 dzieci. On do mnie powiedział, wie pan, to jest życiowa prawda. Mówi, panie Albinie, wie pan, najszczęśliwsi rodzice to tacy, co nie mają do podziału nic, jak umierają. Bo mówi, ja zostawiłem niecały hektar bida ziemi i chałupę jednoizbową i cała moja rodzina się bije o ten hektar, bo ja jednemu to zapisałem, najstarszemu,
to mówi, na Boże Narodzenie do mnie i na Wielkanoc moje dzieci nie przychodzą, bo źle podzieliłem majątek. Więc ja uważam, że najszczęśliwsi, jak nie mają nic, to wtedy dzieci przyjdą do nich na jajko i na opłatek, a moje nie przychodzą. Widzi pan o ten głupi hektar. Ja przyjąłem jego dwóch synów. Jeden był bardzo porządny chłopak, zresztą do dzisiaj dnia jest figura w więziennictwie, pomogłem mu się kształcić, a drugi ten Wiesiek fruwał dolarami, złotem, biletami do kina, bo wtedy koniki handlować i co i raz go wyciągałem. I oni takich ludzi użyli, wie pan, do zniszczenia. Ale to były płotki. To były płotki, chociaż to było na skalę krajową. Natomiast ja panu powiem taką rzecz. Skąd wzięło się to odium do mnie i to ustawienie Solidarności przeciwko mnie jako największemu wrogowi? Otóż ja mówię do kolegów tak, jeżeli we współczesnych czasach, teraz kiedy żyjemy, kiedy Cimoszewicz kandydował na prezydenta i można powiedzieć, że był murowanym kandydatem, bo wszystkie badania opinii społecznej wskazywały, że ten człowiek ma pierwsze miejsce w rankingach, to Miodowicz z urzędniczką spłodzili taką notatkę, fałszywą, zresztą sprawy sądowe to udowodniły, Cimoszewicz powygrywał, że on musiał zrezygnować. Oskarżyła go tam o takie rzeczy, no, które kandydatowi na prezydenta nie przystoją. Mówię, jedna kobieta za namową młodego Miodowicza. Teraz ja stawiam taki przykład. Otóż jest posiedzenie biura i minister obrony Florian Siwicki wnosi 4 ankiety pułkowników na mianowanie ich awans na generałów. Ja powiadam, ja tego nie podpiszę, dlatego że ja z historii od Wacława Czyżewskiego i Jana Wyderkowskiego i Moczara znam, że owszem, ich SS-manom odbili pod Janowem, nasza partyzantka, chcieli ich umundurować, dać broń, ale oni nie chcieli. Więc trzeba było znaleźć im bunkier w lesie i całą wojnę Polacy ich przechowywali. Nawiasem mówiąc, potem przyjechali i ich wybili, żeby nie było śladu. To była komisja specjalnie powołana, bo myśleli, że ja to z Księżyca wziąłem, a to fakty się potwierdzili. Mówię, teraz patrzcie. W biurze politycznym było tak, że moi trzej koledzy, albo nasz 4 robotników, przypominam, Kaukus był z Cegielskiego, Romanik od Górników, Zosia Grzybowa była z przemysłu skórzanego i ja budowlaniec. Z tym, że tu nieskromnie mówiąc, to sprawy wyglądały tak, że ja zasiadając w biurze, to uprzednio wiele lat wcześniej byłem działaczem związków zawodowych i na forum światowym, i w kraju. Ja byłem otrzaskany z telewizją, z salami, z tłumami ludzi. Mnie było łatwiej i również i na tym biurze się zachowywać. Bardziej otarłem się, oszlifowałem już o te sprawy. Nie tak jak oni, że patrzyli na mnie jak na panią matkę, co ja mówię, co ja robię i oni ślad za mną. Z tego tytułu nawet miałem kłopoty, bo mnie wielokrotnie zwracał pierwszy sekretarz uwagę, że pod waszym wpływem są ci trzej robotnicy. Mówię, ja ich nie namawiam. Oni sami z siebie to czynią. Teraz proszę sobie wyobrazić, stawia tych 4 Żydów pułkowników na generałów. Ja mówię, że ja tego nie podpiszę, bo to są fałszywe dokumenty. Po pierwsze, oni się żaden nie nazywa tak, jak się nazywa. Oni już dwukrotnie zmienili nazwiska. Pierwsze nazwisko to ja mogę ich podać, bo Czyżewski to spisał w czasie okupacji. Ja te dokumenty miałem w ręku. Po drugie, nie służyli żadnej partyzantce, odmówili, więc to piszą sobie tu w życiorysach wymyślone rzeczy. Tym bardziej tego nie podpiszę. No jednym słowem nie, bo to jest nieprawda. I teraz proszę sobie wyobrazić, że oni się dowiadują o tym natychmiast, bo tam w biurze również byli ich przedstawiciele. Czyli już wiedzą, dlaczego nie dostali awansu. Oczywiście oni za parę miesięcy dostali w cholernie sprytny sposób, dlatego że my 4 robotników byliśmy na wczasach na Krymie, na urlopie, na wczasach, zrobiono posiedzenie biura i bez naszej wiedzy awansowano. O, tak się robiło. Natomiast wie pan, oni tworzyli front przeciwko mnie. Chcieli uniewiarygodnić mnie w oczach opinii społecznej. Ja tu przypomnę, że
w tym czasie, proszę pana, szedł taki film Pogoda dla bogaczy. Tam był taki negatywny bohater, wybite miał oko i mnie dziennikarze, szczególnie Stefan Bratkowski i inni, za namową, że tak powiem, swoich przyjaciół z tej samej nacji, no podjęli ze mną tą wojnę. Niszczyli mnie na wszelki możliwy sposób. I porównuje mnie Bratkowski w oficjalnym przemówieniu na plenum Komitetu Centralnego, czyni ze mnie kalekę, idiotę, ciemniaka, no i wszystko, co najgorsze można wymyślić. Zabieram po nim głos i mówię, że nie urodziłem się taki, jaki jestem. Byłem zdrowym chłopcem, wszystko jak należy. I była druga wojna, i miliony ludzi zginęło, i drugie miliony były pokaleczone, i żołnierze, i cywile. I ja z czasów wojny wyniosłem takie rany, czy chciałem, czy nie chciałem. I muszę sobie, mówię, radę z tym kalectwem dawać. Ale wytykanie mi, przypominanie, uważam, że nie godzi się, bo w tym czasie, kiedy pan Bratkowski studiował, to mógł studiować dlatego, że miliony takich jak ja, siwaków, prostaków, tyrało na to, żeby on mógł te studia kończyć. Więc nie powinien używać tej wiedzy przeciwko ludziom, którzy go karmili i kształcili, bo to z naszej pracy mógł to wyższe wykształcenie, czego ja nie mogłem, bo moim celem była odbudowa Warszawy. No oczywiście plenum to przyjmowało dobrze, oni budowali politykę, że no najgorszą o mnie, uniewiarygadniali mnie, stąd jednoczyli się wszyscy Żydzi w walce i ich poplecznicy w walce przeciwko mnie. I miałem, bo można by postawić pytanie, no tak, ale to solidarność w Oliwii, tam i solidarność przed Oliwią i później, ona o panu źle mówiła, źle pisała, źle się wyrażała. Tu chodziło o to, że z jednego źródła wypływały w stosunku do mnie, ta wojna wypływała, że dyspozycje szły ciągle od tych samych ludzi i realizowali je. I na jakim stanowisku by nie byli, czy byli dziennikarzem, czy byli w wojsku, czy byli w Solidarności, to gdziekolwiek by nie byli, to głosili wszemi wobec, jak jestem podły, głupi, ciemny, idiota i kaleka. To było przykre, to było ciężkie, tym bardziej, że wie pan, ja miałem tego typu sytuację, że córka moja najstarsza kształciła się na uniwersytecie, była wzorowym uczniem, otrzymała, proszę pana, magistra z czerwonym paskiem, czyli była jednym z pierwszych uczni. I Stefan Bratkowski, który toczył ze mną głupią wojnę, bo to była niepotrzebna. Ja wielokrotnie wyciągałem do nich rękę, ale im ta wojna była potrzebna. Mnie nie. Ona mnie stawiała w złym świetle. Ja ponosiłem klęski, a oni pozyskiwali ludzi. Więc on, będąc na uniwersytecie, wie pan, na zaproszenie młodzieży, zamiast tematu politycznego mówi o Albinie Siwak. To jest to folklor taki i taki, o tym moim kalectwie, wie pan, o tym mojej głupocie, o ciemnocie, o tym, że mi piszą przemówienia. No wszystko to, mało tego, wykombinowali, wie pan, i podpisał to, będąc redaktorem naczelnym Mazowiecki, że nie jestem żaden Siwak, że nie jestem żaden Polak, tylko moi rodzice żyją pod Moskwą, nazywają się Siwakow, dlatego ja mam takie dobre układy z radzieckimi, no bo oni mnie za swojego człowieka. A prosta sprawa była, wystarczyło wziąć za telefon do Urzędu Stanu Cywilnego czy do proboszcza i by powiedział, że od lat rodzice Siwaka leżą na rembertowskim cmentarzu. Nie, to tego to nie. Tylko napisali, że ja jestem Siwakow, stąd awans do biura, stąd przyjaciół ma na Kremlu i stąd jest proradziecki, prawda? A ja byłem po prostu proludzki, proza prawdą, tak bym to określił. No ale budowano, wie pan, tego typu opiniami i tenże Bratkowski na tym uniwersytecie, oczywiście nie wiedząc, że siedzi wśród studentów moja córka i ona o swoim ojcu słucha, wie pan, jako idiocie, jako jakimś, który zwariatkował wręcz, uciekł w dodatku jakiś kaleka,
cholera, niepoczytalny. No więc niech pan sobie wyobrazi, przyjeżdża i płacze. No i płacze. Mówię, no taki świat jest, takich mamy ludzi, no posługują się fałszem, przecież tobie nie muszę tłumaczyć, kto ja jestem, bo jestem twoim ojcem. No tato, ale moje koleżanki, koledzy jak na mnie teraz patrzą. Ja mówię, musisz zęby zacisnąć i to przeżyć. No nie ma innej rady. Ale, wie pan, nie mogłem tego odpuścić i na kolejnym plenum zabieram głos, mam merytorycznie wystąpienie związane z polityką aktualną, i zwracam się do sali, że proszę delegatów, członków kasy o 2 minuty na temat osobisty i zadaję pytanie, czy pozwolą. Może tak. I mówię o tym, jak Bratkowski, a on siedzi na sali, jest. Mówię, że na uniwersytecie studiuje moja córka. I cytuję to, żeby nie przekłamać, cytuję. Od jakich kalek, od jakich idiotów, od jakiego wariatkowa, od jakie wstrętne epitety użył. On wykształcony człowiek i w dodatku powiedział tam tak, nie radzę wstawać szranki ze mną wykształconym takiemu ciemniakowi, bo nie to, że sam, ale kolegom dziennikarzom jak wskażę, to go zniszczą doszczętnie. A mógł wskazać, bo był szefem wtedy dziennikarzy polskich, więc czynili to. Więc widzi pan, budowali, że tak powiem, teorię, wiedzę, utrwalali w głowach Polaków, że ten Siwak to jest, tak jak tu panu wytłumaczyłem, taki, a nie inny. Nie warto się jego osobą zajmować, bo jest niegodny, żeby go cytować, czytać o nim, mówić o nim, czy słuchać go. No, to miało niestety miejsce, to się, że tak powiem, utrwalało. Dzisiaj, dzięki Bogu, powiem, że wiele ludzi na ulicy zatrzymuje mnie, pytają się, czy ja jestem Siwak, tak. I mówią, panie, byłem pana przeciwnikiem. No ale widzi pan, to co pan pisał, mówił, to się sprawdziło. Ja mówię, niestety, tylko w tamtych latach nie chcieliście słuchać. Nie chcieliście, uważaliście, że ja to z urzędu mówię. A ja mówię, ale czy wy wiecie, że ja jeszcze większych wrogów miałem w łonie własnej partii, niż w Solidarności, tylko o tym to nie chcecie mówić w ogóle. No, widzi pan, to tak się przedstawiają sprawy. No tak, a pan tu wspomniał o... Może niech pan wyłączy, bo ja tam wodę postawiłem i domyślam, że w latach 80., kiedy Solidarność rosła w siłę, kiedy były bunty, strajki, o byle co w zakładach, no to należało do tych ludzi jechać i im mówić, co my tam w kierownictwie, jak my widzimy te sprawy, jak będziemy decydować, dać tym ludziom jakąś wiedzę, otuchę i tak dalej. Rzecz polegała na tym, że generał Jaruzelski otoczył się wtedy w Komitecie Centralnym swoimi wojskowymi, uważając, że każdy przywódca partii, każdy prezydent czy każda władza ma prawo otoczyć się ludźmi, żeby współpracowali, ludzie zaufani mu na ten. Więc on uważał, że wojskowi są zaufani. Stąd mieliśmy, wie pan, paradoksalne sprawy, bo ja jako przykład nieraz mówiłem, że ci wojskowi, autentycznie patrioci, autentycznie ludzie, no powiedziałbym, wielkiej klasy, ale w swojej dziedzinie, w wojsku. Oni byli fachmanami, wykształceni, każdy w swojej dziedzinie. Natomiast kiedy on ich poobsadzał, pułkowników, generałów, powiedzmy generała Honkisza na kadrach, dziekana, generała dziekana, no tam było co najmniej 12 czy 13 generałów, nie licząc pułkowników, dwa razy tyle na funkcjach kierowników wydziału. To dochodziło do paradoksalnych spraw, bo proszę pana, taki odsunięty kierownik wydziału z funkcji kierownika na zastępcę, bo to się automatycznie robiło, wchodził wojskowy w randze generała czy pułkownika i ten wojskowy nie miał wiedzy o tym wydziale i o tym obszarze
problemów w kraju, jakie ten wydział reprezentuje. Jako klasyczny przykład panu podam, jak robili w konia bezczelnie zastępcy kierowników wydziałów, wcześniej kierownicy swoich zwierzchników wojskowych. Otóż wracając kiedyś z Krosna samochodem, jeden z generałów ze swoim zastępcą, a wcześniej on był kierownikiem wydziału, to był od spraw rolniczych akurat, jechali przez tereny, gdzie plantacje chmielu były. To była zima. Śnieżek już tam parę centymetrów był, wcześniej był mróz, zmarznięta ziemia była. I ten, wie pan, a ci kierownicy wydziałów, mówiąc ordynarnie, to robili sobie jaja z tych generałów. Czyli jak generał się zwracał do niego, słuchaj, napisz mi przemówienie czy podsumowanie na plenum czy na posiedzenie biura, muszę zdać relację, to on mu robił, ten jego zastępca, ten wcześniejszy kierownik, ale robił mu na złość, żeby go tam ośmieszyć. Ale w sumie robił na złość partii. No bo pan wie, robił człowiekowi indywidualnie, ale pisał treści, które później się rozchodziły, roznosiły, oddźwięk był niedobry. Ja wracam do tej jazdy, do tego przykładu. Otóż wraca w randze generała kierownik wydziału, zastępca kierownika wydziału, jadą przez tereny, gdzie plantacje chmielu były i stoją te słupy, wie pan, z drutami, po których chmiel, jak pan wie, chmiel rośnie wysoko. I ten były kierownik wydziału powiada: o, towarzyszu generale, jak się to wasz generał Jaruzelski dowie, że słupy zostały tu na zimę, oj, to będziecie mieli cholera, bo wy odpowiadacie za te rzeczy. O, zatrzymać się, poleciał, no stoją słupy, zmarznięta ziemia. Co robić, pyta się, co ty byś zrobił? Ja to bym kazał, wrócił do wojewody i do pierwszego sekretarza wojewódzkiego i kazał ściąć natychmiast, bo to się wykopać nie da, bo zamarznięty. Tak jest, wracamy. Wydał dyspozycję bez dyskusji. Nawet jednostki wojskowe, cywilów, kogo można ściąć, bo nie daj Boże, jak się Jaruzelski dowie, to on będzie miał kłopoty. I panie, ścięli ludziom słupy, które, no wie pan, bo on nie miał zielonego pojęcia, komu, czemu, jakiemu celowi oni służą. I mówię, tych klasycznych przypadków głupoty było dużo. Jednocześnie chcę powiedzieć, że to byli wykształceni, wspaniali ludzie w swojej dziedzinie. I nie należało ich używać na te funkcje. A przede wszystkim chcę panu powiedzieć, w latach, wtedy kiedy ta Solidarność rosła w siłę, kiedy bunty były, strajki, zamieszki w zakładach, do tych ludzi trzeba było jechać, wyjaśnić im. Wojskowi tego nie umieli. Wojskowi umieli ustawić pluton czy batalion na baczność, spocznij, dyskusji nie było, tylko to, co dowódca powiedział. A teraz niech mnie pan zrozumie. Do tych ludzi w zakładach trzeba było jechać, nie tylko mieć racjonalną odpowiedź, ale umieć przetłumaczyć to na zrozumiałe im słowa. A nie tu, wie pan, filozofię wielką z tytułem profesora, że będzie używał, abstrahuje, a ten się zapyta, co to znaczy. Rozumiesz pan to słowo. I wojskowi tacy nie byli. Wojskowi raz w ogóle nie jeździli, bo nie umieli tego powiedzieć, a nawet jak pojechali, to dźwięki były bardzo negatywne, rozumie pan. I w związku z tym to była też klęska, gwóźdź do trumny w partii. I to w każdym wydziale to było. Ja powiedziałem klasycznie przez rolniczy wydział, ale tu można było i w sprawach międzynarodowych, i w kulturze, i we wszystkich dziedzinach, tam gdzie obsadzono wojskowymi, nie było tak, jak to powinno być, bo tam byli stare, wygi, doświadczeni kierownicy, którzy raz robili im na złość, ośmieszali ich, ale drugie, to ośmieszanie wychodziło bokiem całej partii. Wie pan, na ten. No ale generał był nieustępliwy. On opowiadał, że każdy przywódca ma prawo swoimi ludźmi i kiedy mu zwracaliśmy uwagę, że to nie tak, że to skutek zły, to denerwował się, mówił, że nie ma się racji. Było wiele takich dziedzin życia. Natomiast ja podkreślam, ja obiektywnie pisząc o nim napisałem, że ja mam szacunek, że był pracoholikiem,
wiele przykładów takich było, konsekwentny był. Natomiast nie przyznał on się do tego teraz, niestety po wielu latach od tego okresu, kiedy miał władzę w rękach, to się przyznał, że nie umiał dobrać sobie współpracowników i nie umiał docenić ludzi wiernych sprawom partii. Przyjaciele mu rekomendowali swoich przyjaciół, a z reguły byli to ludzie, że chodziło o stanowiska, o mieszkanie, o różne przywileje, a nie tam o patriotyzm, o sprawy partyjne. I na tym wychodziła cała partia, w sumie cały kraj źle. Cała rzecz zaczęła się od tego, proszę pana, że na jednym z plenum Komitetu Centralnego, ja zabierając głos, nawiązałem do trzech osób z kierownictwa Solidarności, że jeżeli nam partyjnym zarzucacie przywożenie wteczkach pierwszych sekretarzy wojewódzkich i wojewodów, to dobrze by było, żebyście może, skoro widzicie, że tak powiem, drzazgę wokół brata, może tą belkę w swoim najpierw zauważyli. No i odczytałem, że macie trzech ludzi, którzy u was być nie powinni, bo mają takie i inne przypadki kryminalne. I to odczytałem z trybuny. Efekt był tego, że w budującej się hali fabrycznej w Katowicach, proszę pana, oni zrobili, później doszło do tego, zaproponowali takie spotkanie tej załogi Solidarności ze mną, z członkiem KASE, i dosłownie wtedy był pierwszym sekretarzem Stanisław Kania, napisali do niego tak: jeżeli towarzysz Siwak nie przyjedzie i nie odszczeka jak pies tego wszystkiego, co powiedział o ludziach Solidarności i o samej Solidarności, to będzie strajk w województwie katowickim, a nawet go rozszerzymy na kraj. I to było realne, bo wtedy było byle co te strajki tak robili. Kania był strachliwy człowiek, wezwał mnie na rozmowę i powiada: no naważyliście piwa, to jedźcie go i wypijcie. Trzeba to jakoś wyprostować. Tu chcę przypomnieć, że ja równolegle pełniłem w tym czasie funkcję wiceprzewodniczącego zarządu głównego, stąd na Mokotowskie miałem i biuro, i kierowcę. No i wziąłem tego kierowcę związkowego, starszy pan Aleksander, jedziemy, ja im wyraziłem zgodę na spotkanie z tymi ludźmi w celu tak zwanego odszczekania. Ale ja, mówiąc na plenum Komitetu Centralnego, to miałem podstawy do tego. Wcześniej dostałem od jednego z generałów z MSW dokładne dokumenty o tych ludziach, o ich przeszłości. Za chwilę ja o nich będę mówił na tej sali i pan zrozumie. Ja do dzisiaj dnia mam tą skórzaną teczuszkę taką bez ucha, ściskałem ją pod pachą i jedziemy do tych Katowic. Przed Katowicami, wie pan, taki lasek, zagajnik, zjeżdża do tego lasu ten mój kierowca i mówi do mnie tak, a był to starszy wtedy gość ode mnie. Mówi: panie Albinie, jeżeli pan jest idiota i pan chce jechać, bo tam pana rozdepczą, to pana sprawa. Ja nie pojadę, ja tu będę czekał. Jak pan wróci, to ja tu będę. Nie, to ja się zabiorę autobusem. Masz pan kluczyki, dokumenty, jedź pan. Ja mówię: trudno. No, został w tym lesie. Proszę pana, zajeżdżam. To była w budowie hala. Nie było jeszcze maszyn, ale nie było ani krzeseł, ani ławek, tylko na końcu tej wielkiej hali była taka podwyżka z desek, jakieś pół metra, i tam stał mikrofon. A tu nastojący ludzi, rozumie pan? Więc ja jak wchodziłem, a no sam jedyny pojechałem, bez oficera ochrony, wie pan, jeszcze wtedy nie miałem, bo członkowie biura mają oficera ochrony, a członek KASE nie. Więc wie pan, wchodzę w ten tłum, no i rzeczywiście kopią mnie po nogach, szturgają, plują, no a już nie będę przytaczał tu wulgarnych słów, bo ogromna to była litania. I najgorzej, że to było daleko iść, wie pan. Ja do dzisiaj dnia nie wiem, jak ja doszedłem tam do tej sceny, bo byłem nieświadom. Ja już nic nie widziałem, nie słyszałem, w jakim siamoku szedłem. Obudziłem się o dziwo, na swoich własnych nogach, stojącym przy tym mikrofonie, jak mnie targa taki gość i mówi, że jestem już przy mikrofonie. Nie wiem, dopiero wtedy mi wróciła świadomość, a tak to mi migało tylko przed oczami różne takie czerwone koła.
Opluty jestem całkowicie, wie pan. Wyjęłem chusteczkę, obtarłem twarz, a oni gwiżdżą, a oni, wie pan, bluzgają, jak nie wiem. Staram się uspokoić i sam sobie w duchu mówię: Siwak, spokój, spokój, żeby nie wybuchnąć, wie pan, nie ten. Ściskam, mam tę teczuszkę na szczęście i tam miałem cztery kserokopie, kilka kserokopii trzech tych osób, rozumie pan. No, gwiżdżą, gwiżdżą, wreszcie ja do tego mikrofonu krzyczę, że proszę państwa, skoro mam odszczekać, to pozwólcie, uspokójcie się. Usłyszycie, co ja chcę odszczekać i podejmiecie decyzję o tym. Uspokoili się. Pytam się, czy ci trzej panowie są. Chodziło mi, proszę pana, o jednego, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Kupił w Katowicach dwa domy. Miał na taksówkach również dwa samochody. I ten człowiek zorganizował w Łodzi, przyjechał z Katowic, zorganizował pochód głodowy. Pochód głodowy zorganizował. Wie pan, idzie na czele, zdjęcia w gazetach i tak dalej, kilkaset ludzi, kobiety z dziećmi, że chleba, że głód, głodowy. Więc ja mówię, co ja o tym panu mówiłem na plenum KC, chcę odszczekać, że po pierwsze człowiek, który by brakowało chleba, to by któryś z samochodu sprzedał, albo dom sprzedał, ratowałby życie. On domu nie sprzedaje, samochodów nie sprzedaje, jest bogaty, posiada, bo z zapisów notarialnych wiem, co posiada i udaje tutaj głodnego i prowadzi tych Polaków. Więc to jest fałsz. Tak nie można się posługiwać. Ale ja mówię, najważniejsza sprawa teraz to chodziło o krzyże. O to, że ja będąc na jednym spotkaniu kazałem zdjąć krzyż tam, gdzie ja miałem usiąść w tym prezydium. Mówię, wcale to nie tak było. Wkładacie mi w usta rzeczy, które nie miały miejsca. Nie macie takiego ani nagrania, ani świadków, aczkolwiek pełna sala była, ponad 1000 ludzi. To rzecz się miała tego typu, że jak ja miałem przyjechać, to wojewoda kazał ten krzyż zdjąć, bo uważał, że jak członek biura, no to może opieprzyć wojewodę, że tam krzyż wisi. Mnie ten krzyż nie przeszkadzał. I ja odezwałem się w ten sposób do ludzi, że jak siedziałem za tym prezydium, to oni mi powiedzieli, widzi pan taki cień, odbicie na farbie i gwoździk, tam wisiał krzyż i pan go kazał zdjąć. Ja mówię, nie, ja nie kazałem, mnie nie przeszkadza. I dam dowód, że zaraz będziecie mogli go powiesić. Wziąłem te swoje krzesło, postawiłem pod ścianę i mówię tak. Proszę, pierwsza osoba, która odważy się w tej sytuacji, kiedy ja tu wchodziłem i tu przepraszam za wyrażenie, leciały kurwy, chuje i palanty, powiesi ten krzyż, to niech bierze na swoje sumienie, że go w tym miejscu wiesza, ten krzyż. Bo wedle mojego sumienia w takim miejscu ten krzyż nie powinien wisieć. Aczkolwiek podkreślam, nie kazałem, nic na ten temat nie wiem. Ktoś był świętszy od papieża, czyli ode mnie i przede mną kazał zdjąć. Zresztą potem się wojewoda przyznał. No i obroniła mnie tam starsza pani, która wstała i powiedziała słusznie. Ja też jestem za tym, że w miejscu, kiedy żeście się tak zachowali po bandycku do pana Siwaka, krzyża wieszać nie można. I mówię, ale najciekawsze to to, że jeden tu z panów wymienionych jest tu, uważ, przewodniczącym Solidarności. W Baniu postrzelił i to śmiertelnie człowieka. I siedział 6 lat. Proszę, takie więzienie, takie sąd, tu odbył pan karę. Proszę bardzo, wymieniłem 16 tych lat przesiedzonych w tym pierdlu. I mówię, kolejna sprawa, kolejny pan. Powiada, bo zbliżał się ten 9 nadzwyczajny zjazd. My wam wybierzemy pierwszego sekretarza i on to będzie pan Fiszbach. Z Gdańska pierwszy sekretarz. Więc ja jako członek partii, członek KC zainteresowałem się, jakim to cudem działacz Solidarności nie będący w partii będzie wybierał pana Fiszbacha. Jakim to cudem on będzie miał wpływ na ten. No i doszedłem po nitce do kłębka, kim pan jest. I mówię, to co zgodnie z polskim prawem mogę ujawnić,
to 11 lat pobytu w Stanach Zjednoczonych i pełnienie pewnej funkcji, za którą pan wziął pieniądze. I powiadam, pieniądze takie, gdzie Polak tu powinien 2-3 życia przeżyć, żeby te pieniądze zgromadzić, jakie pan za te lata. Nie mogę powiedzieć, bo mi zgodnie z polskim prawem grozi kara za ujawnienie, ale mówię tyle, ile mogę. I ja wiedziałem, że rozpalę ciekawość, wie pan, tej sali i tak się stało, bo mówią na mnie, żeby krzyczą, ujawnij mnie, nie mogę. To grozi mi wyrokiem sądowym, ale on stoi, proszę bardzo. No to na niego, i do mikrofonu i mów. To on uciekł, rozumiesz pan, z sali, uciekł w ogóle. No i w pewnym momencie podchodzi chłopak, proszę pana, taki wysoki, z tabliczką Solidarność, stanął obok mnie i prosi, żeby mu dać ten mikrofon, który ja trzymałem w ręku. Więc mu daję, spodziewałem się najgorszego. A on taki, widzę, zdenerwowany, bo te ręce mu się trzęsą i mówi tak, proszę państwa, jak my zaczniemy zarzucać im partyjnym, a sami będziemy nie w porządku, do niczego nie dojdziemy. Bo mówi tak, jak pan Siwak wchodził, to żeście tu krzyczeli i wymienia te wulgarne wszystkie słowa. Ale to jeszcze nic. Mówi, zobaczcie, coście napisali na plakatach, na tym urywku jego wystąpieniu na plenum KC. Napisaliście tam, kurwa, blaci, palant. Na tym jego powiększonym plakacie i wisi tu, ja patrzę, dopiero wtedy zauważyłem, jak on mi zwrócił uwagę. Bo jak szedłem, to tego nie widziałem, bo w ogóle nic nie widziałem. I mówi tak, więc ja też się pytam, jak to jest, że zgodnie z polskim prawem, tu zakładowym, że jeżeli ktoś miał ileś tam nagan, to nie otrzymuje trzynastki u nas w zakładzie. Pan przewodniczący 14 nagan ma i żeście nie napisali, że pijak, bo pijak, to żeście nie napisali, a człowiekowi, że kurwa i blać, toście napisali. Ale ciekaw jestem, czy nasz działacz Solidarności by pojechał na plenum odszczekać, tak jak pan Siwak przyjechał tu, a na plenum by go chyba nie opluli i wysłuchaliby go spokojnie, bez tych wulgaryzmów. Tak nie można żyć, mówi. Albo musimy być my w porządku, żeby zarzucać, albo eliminujmy tych ludzi, którzy nami kierują. No i wie pan, brawo dostaje. Podchodzą kobiety, wycierają mnie. Za chwilę ktoś jakieś kwiatki przynosi. Później wie pan, a czy ja im odpowiem na ich pytania? Odpowiadam szczerze. Wie pan, pytania były takie, no, bardzo odważne, a ja jeszcze bardziej odważnie odpowiedziałem. I oni mówią, to nasz chłop, co my się czepiamy? Bo oni mówią, że no partia to ma tu krew na rękach. Mówię, owszem, tylko mówcie precyzyjnie, kto ma w partii krew na rękach. Ja jej nie mam. Ja wstąpiłem w 69 roku i mi nie zarzucajcie. Ale zarzucajcie tym Bermanom i tym, wymieniłem całą litanię. Oni mają, oni Akowców mordowali, patriotów polskich mordowali. I jeszcze dzisiaj, że tak powiem, autorytetami są, a na mnie tą krew zwalacie? Nie w porządku, mówię. Miejcie odwagę, tak jak ja mówię, o waszych działaczach i o działaczach partyjnych. Ja się nie boję i mówię, w moich szeregach ten i ten łotr. Ponoszę konsekwencje od wasze, te dzisiejsze, od nich, od swoich tam na biurze i na innych spotkaniach. Ale mówię, ja taki mam styl życia. Taki sposób na życie. Ja inaczej nie potrafię. Będę się, do końca będę się, mówię, posługiwał prawdą. Wy natomiast brniecie w tym kłamstwie. No im się to wszystko, wie pan, podobało. Po prawie 2 godzinach moich odpowiedzi na pytania powiadają, a czy ja ich do wicepremiera Jedynaka nie wprowadziłbym ich delegacji, bo oni, im się należało, jako że oni byli z całej Polski pościągani do roboty, do tej budowy huty Katowice, wtedy był przepis rozłąkowy, jakiś dodatek rozłąkowy. Ja mówię, że owszem. Ja ich wprowadziłem, tą grupę. Poprosiłem Jedynaka, wtedy załatwił pozytywnie. Kilka innych spraw załatwiłem. I ja mam do dzisiaj dnia gazetki, ich Solidarności, gdzie oni napisali, że jak ktoś podniesie na mnie rękę, to będzie miał do działania z nimi. Z nimi, z działaczami Solidarności. Dlatego, że jest nieprawdą to, co oni o mnie uknuli. Ale ile trzeba było nerwów,
żeby wybrnąć z tego bagna. Jaki był podział u ludzi? Patrz pan, ja wchodzę na salę, oni by mnie zadeptali. Oni krzyczą, najgorsze wulgarne słowa. Kończę, oni mnie wynoszą na rękach z kwiatami. No wie pan, to jest od ściany do ściany. Można było tymi ludźmi manewrować, o wie pan, o tą ścianę i o tą ścianę. No, a chodziło o to, żeby trafić z prawdą, a z tą prawdą było tak, że i nasi działacze partyjni nie używali tej prawdy, tylko we własnych interesach głosili własne wymyślone teorie, które nijak się do faktów, do prawdy, do rzeczywistości nie miały. Stąd był to okres, wie pan, gdzie społeczeństwo było manipulowane różnymi siłami, siłami solidarności, ale nie stricto solidarność, bo ja solidarność to uważam tą klasę robotniczą, którzy podnieśli słusznie ten bunt, domagali się tej wolności i tych łobuzów, którzy pojechali na ich plecach, objęli wszystkie funkcje kierownicze i wszystkie programy, wszystkie hasła, cała polityka pochodziła od nich, od przywódców żydowskich, którzy zresztą nie proszeni, bo nikt ich tam nie zapraszał. Później wyszło szydło z worka, że oni zjechali, że tak powiem, na siłę i sami się tam ustanowili doradcami. Także ma pan tu klasyczne przykłady, że podział wśród Polaków był tak ogromny, tej świadomości, że to myślenie było tak rozwichrzone, że jak się spotkało kogoś w pociągu, na przystanku, w biurze czy na budowie i rozmawiało, to teraz zależało, czy on się księdza proboszcza nasłuchał, czy skrajnie prawicowego działacza, który prawica to nawet nie to złe określenie, bo to diabli wie, to komu ulegał i jakim hasłom. Czy się od tego człowieka nasłuchał, czy spotkał działacza partyjnego, czy księdza Rydzyka posłuchał. Wszystko zależało komu ta osoba. I taki mieliśmy konglomerat społeczeństwa. I w tym rozwichrzonym społeczeństwie tenże Jaruzelski nie miał wcale ułatwionego zadania. Ja go nie bronię. Ja wyraźnie pisałem, piszę, on ma żal do mnie, że obok uczciwie napisanych spraw napisałem, żeśmy się nie kochali. No bo nie, bo ja nie czułem z jego strony sympatii do mnie, wobec tego również i w stosunku do niego nie krępowałem się, mówiłem, że niestety, ale też sekretarzu, pan nie rozumie klasy robotniczej. Niestety. I to mówię, to może nawet nie jest pańska wina, bo mówię, to może nie jest pańska wina, tylko wina wychowania, że pana tak wychowano, utwierdzono w takich, a nie innych przekonaniach do tej klasy robotniczej, że to gorszy gatunek ludzi. Nie, to są patrioci, którzy na szali kładli swoje życie w ofierze za ojczyznę, jeszcze bardziej niż wielu takich jak pan. Ja mu to wyjaśniałem, tłumaczyłem, ale on ciągle był pod wpływem Rakowskiego. Rakowski był dla niego wyrocznią, Rakowski był autorytetem, robotnicy nie byli, a już tacy jak ja, no to najmniej. No tak, ale ja bym tutaj chciał też zapytać pana o tę sprawę, ponieważ pan tutaj dotknął takiego dosyć ważnego problemu. Powiedział pan o tym rozstrzeleniu pomiędzy polskim społeczeństwem, że byli od ściany do ściany. Tak. No ale musi pan być świadom, że no, wynikiem takiego rozstrzelenia to nie jest wina społeczeństwa. Tu dobry przykład, na przykład społeczeństwa amerykańskie, które też jest bardzo mocno rozstrzelone, bo jeśli stawia się społeczeństwo w jakimś ekstremum, to potem łatwo jest z tego, jeśli społeczeństwo jest bardzo upośrodkowane w swoich poglądach, to ciężko jest ich pchnąć od tej ściany do ściany. Natomiast jeśli społeczeństwo jest, tak jak było w Polsce wtedy, postawione propagandowo, że jest bieda, że jest źle, że jest to, że wszyscy, że tam mają lepiej, że wszystko to jest bez sensu, to wtedy łatwo jest pchnąć te wahadło od jednej strony do drugiej. Podobne sprawa dzieje się teraz w amerykańskim społeczeństwie, gdzie społeczeństwo jest bardzo bogate, że nie ma żadnych problemów, że żyje po prostu bez żadnych problemów, bez żadnych sytuacji w życiu, gdzie muszą użyć swojego własnej oceny i swojego własnego umysłu. Tam się podaje papkę przerobioną i też bardzo łatwo jest pchnąć to od ściany do ściany. Dlatego, wie pan, no, tu jest następna kwestia. W Polsce w tamtym czasie uważam, że też była podobna historia. Ludzie byli w sytuacji ekstremalnej, dlatego łatwo było ich pchnąć z jednej strony do drugiej. I to jest problem związany z rządem. Podobnie dzisiaj rząd powoduje taką samą sytuację w naszym społeczeństwie. Społeczeństwo jest bardzo mocno napięte. I wystarczy jakiś jeden drobny
incydent, który może, zresztą przykład tutaj do tego, co się dzieje w Afryce Północnej z państwami arabskimi. Tam też doprowadzono te społeczeństwa do sytuacji takiego bardzo mocnego spolaryzowania i tam wystarczyła jedna iskierka. Skąd ta iskierka przyszła, no to jest druga sprawa, bo i to rozpoczęło ten protest w jednym, w drugim państwie, jak pan wie, teraz i w Syrii nawet się zaczynają różne rzeczy. Ale właśnie tutaj chciałem pana zapytać też na temat Libii, bo pan jest ekspertem, moim zdaniem, spraw libijskich, pan spędził tyle czasu i znał pan to społeczeństwo, bo pan przecież miał do czynienia na co dzień z obywatelami tego kraju. Jak pan to ocenia ze swoich doświadczeń? W jaki sposób stało się to, co się stało? Dlaczego to było możliwe? Proszę pana, ja myślę, że to ma dwie przyczyny, dwie płaszczyzny, ten cały, nazwijmy, ruch rewolucyjny. Ale na samym wstępie chciałbym powiedzieć taką rzecz. Wie pan, porównując Libię do Tunisu, Algieru, Egiptu, no wszystkich ościennych krajów, z którymi Libia graniczy, to w Libii nigdy nie było ubóstwa, biedy nie ma. Otóż w Libii ja bym ich przywódcę, którego miałem okazję wielokrotnie z nim rozmawiać, no bo jak się jest w korpusie dyplomatycznym, to, że tak powiem, wizyty Arafata jak były, to zawsze cały korpus, jaki był akredytowany w Trypolisie, musiał towarzyszyć. Wtedy były rozmowy i tak dalej. Więc ja bym chciał powiedzieć, to jest mój indywidualny obraz Kaddafiego i moja ocena. Ja go tak często w swoich myślach porównuję, wie pan, do takiego medalu, na którym jednej stronie jest anioł, a na drugiej szatan. Wie pan, z jednej ta bardzo dobry anioł, a z drugiej ten bardzo zły szatan. Otóż, co tam jest po stronie tego szatana? Jak ja zajechałem z Kukuryką, obejmowaliśmy placówkę, to zastaliśmy taką atmosferę polityczną, że tam już wtedy w latach, na początku lat 85-6 rodziły się bunty, wie pan, i w wojsku, i w cywilnej społeczności, i wtedy on rozprawiał się okrutnie krwawo. Potrafił, wie pan, zrobić taką scenerię, że na uniwersytecie w Trypolisie reflektory w nocy na dachu świeciły na plac, na placu szubienice, ławki. Żandarmeria wojskowa przyprowadziła skazanych na śmierć tych buntowników i oddawano w ręce studentom, niedoświadczonym studentom. Ci, wie pan, te pętle zakładali nie zawsze tak jak kat, który to wykonywał, ale często pętla tu się zaciskała na czubku głowy. Nie dusiła normalnie, więc ciągnęli za nogi, zrywał się, ponownie go tam raz czy drugi, wie pan, wierzganie nogami, tam mocz leci, tam zapach, wie pan, co mam na myśli, bo to strach, wiadomo, na ten, więc, a myśmy byli zmuszeni stać i patrzeć, wie pan, na te rzeczy. On wezwał cały korpus dyplomatyczny, ustawił to, wie pan, pięknie w czworoboku. Doszło do tego, że nawet z dyplomacji czeskiej kobieta w zaawansowanej ciąży i z NRD obie poroniły tego dnia ze względu na ten szok. Więc to był szatański pomysł, wie pan, raz wykonywać wyroki publicznie, drugi raz oddawać w ręce niedoświadczonej młodzieży, bo oni mordowali tych ludzi, wie pan, kilkakrotnie zakładając tą pętlę, bo to straszne. Oczywiście wojskowych inaczej wykonywali, bo ustawiali naprzeciw słup, wiązali do słupa wojskowego parę metrów obok karabin maszynowy i pruł całą serię, że słup na pół przeciął i ciało. No to tu człowiek się nie męczył, ale ci na tych szubienicach strasznie. Dalej, wie pan, trzeba wiedzieć, jak Libia mści się na tego typu, no Libia, przepraszam, źle powiedziałem, Libia to kraj, naród. Ja tu chcę powiedzieć o formacji politycznej, jaką reprezentuje Kaddafi i połączyć to z cechami mściwości arabskiej, która od pokolenia, jak to się mówi, w krwi Araba jest. Mianowicie, człowiek posądzony o zdradę swego kraju, wykonano na nim wyrok, lepiej czy gorzej, zabity. Ale to się na tym nie kończy.
to jedzie się, zabija żonę, dzieci i wszystkich, ile tam jeszcze żyje. I też na tym nie ma końca. Podjeżdża spychacz i burzy ten dom i do zera musi być wywieziony ten gruz. Nie ma, ślad zaginął. Po ludziach, po domu, bo jeżeli uciekła ta kobieta z dziećmi biegiem w pustynię, to ocalała, jeśli tam litościwe dusze ją przygarnęły gdzieś i nakarmiły. Inaczej to ją psy rozszarpały dzikie. To jest mściwość po arabsku. To też nie jest koniec, bo są nieznane rzeczy społeczeństwu na świecie, że na przykład sąd skazuje na karę śmierci Araba za coś tam. No, zabił drugiego w awanturze. Zdarza się, w życiu są różne przypadki, czy jakaś tam polityczne nieporozumienia. Więc za czasów, a myślę, że i do tej pory to jest, za czasów, kiedy ja tam byłem, to nie było kodeksu karnego czy cywilnego. Po prostu sąd sądził na podstawie Koranu. Oko za oko, ząb za ząb. Zabiłeś, no to masz też karę śmierci. I tu żaden adwokat nie będzie robił stata wariata, że dzieciństwo miałeś trudne i dlatego weźcie pod uwagę, zlitujcie się, nie karzcie. Nie, nie. Zabiłeś, cześć, koniec tego. I teraz zaczynają się schody, jak my mówimy, i problem. Bo otóż więzienie to nie jest w Trypolisie. W Trypolisie to może być czy w Bengazji, czy w innym mieście areszt, gdzie tam dobę, dwie, trzy, czy tydzień trzymają prokuratora do przesłuchania. Ale po wyroku więźnia wywożą 1,5–2 tysiące kilometrów w Saharę. Tam jest obmurowane murem terytorium, baraki, bez sufitu, bez dachu i wsadzają go do pokoju, gdzie nie ma podłogi, piasek jest i mówię, sufitu nie ma. I on pierwszego dnia wie, czy będzie żył, czy nie. Bo więzienie nie ma obowiązku go ani poić, ani karmić, rozumie pan? I oddalone jest 1,5 tysiąca kilometrów od jego rodziny. I teraz tak, jak mu rodzina dowiezie wodę i jedzenie, to on żyje. Nie wykonują na nim wyroku, bo tam na nikim, na takim skazanym przez sąd, jak ja mówię o tej sprawie, nie wykonują. Tylko wykonuje natura, że rodzina mu nie dowozi, a dyrekcja więzienia go nie poi i nie karmi, a współwięźniowie, których rodziny karmią, swoim się nie podzielą, rozumie pan? Ale jeżeli rodzina dowozi wodę i jedzenie, on żyje, to po 2–3 miesiącach ten dyrektor więzienia pisze do sądu, że plemię to, z którego on pochodzi, doszło do wniosku, że ocenili, że on jest niewinien, że sąd się pomylił. I oni dowożą mu tę wodę i sąd swój własny wyrok anuluje. Uwalnia go, bo powiada plemię, te zbiorowe plemię, to jest setki głów, oni lepiej pomyśleli od jednej głowy sędziego. Wypuszczają. Nie, pan nie znajdzie tego typu spraw. Zakładajmy, proszę pana, że jest jakaś awantura i pan zabija drugą osobę. To tam natychmiast trzeba uciekać na posterunek, samemu prosić, żeby zamknęli. Dlaczego? Bo mają prawo w ciągu 7 dni członkowie tego drugiego plemienia pana zabić bezkarnie. Ale po 7 dniach pan idzie do komendanta, wali pan w drzwi i mówi: wypuść pan mnie, bo minęło 7 dni, bo ja z nimi potrzebuję na ugodę, na rozmowę. Gdzie w europejskich warunkach naczelnik więzienia czy kierownik komisariatu, jak będzie więzień prosił, wypuści? Uśmieje się, a tam puszcza go. I on idzie do tej rodziny przeciwnika i już mu z głowy nie spadnie. I wie pan, i zaczyna się targ teraz. Albo da chłopca ze swojej rodziny w miejsce tego zabitego, pozbywa się swego syna, albo, proszę pana, tamta rodzina mu mówią: miał ten zabity 30 lat, a w naszej rodzinie żyją 80, więc miał przed sobą 50 lat życia. W ciągu roku wyhodowałby tyle i tyle sztuk wielbłądów, a wielbłąd kosztuje tyle i tyle, więc za 50 lat jesteś nam winien tyle i tyle tysięcy dolarów. I teraz sztuka polega na tym, bo my mówimy Arabii. Arabii to trzeba czytać, że to są gdzieś tam te wspólne korzenie z Żydami. Oni tak samo, handel, wie pan, pieniądze i tu smykałkę do tego mają. I wtedy ta rodzina
gdzie zabójca pochodzi z tej rodziny, mówi do tej rodziny zabitego: u was wcale 80 lat nie żyją, to po pierwsze zbija mu te lata. Później mówią, a tych wielbłądów rocznie by tyle nie wychował, bo nie ma tyle trawy i wody. I oni muszą dojść do konsensusu, rozumie pan, ile faktycznie tych wielbłądów. I ten mu wypłaca i żaden prokurator się nie wtrąca. Więc wie pan, są rzeczy po jednej stronie też ogromnie, wie pan, przerażające. Powiem panu takie zdarzenie, dojdę zaraz do Kaddafiego. Mieszkałem, jak wszyscy dyplomaci, w budynku dyplomatycznym chronionym. Mieszkał pan Jan Natkański, który po tej Trypolisie, kiedy ja byłem tam radcą ministrem, to on zdążył już być i w Kuwejcie ambasadorem, w Emiratach, i w Egipcie, i w Syrii, i chyba raz, drugi raz w Libii. Czyli, a przede wszystkim jest to gość, który skończył Bagdadzki Uniwersytet na języku arabskim. Czyli nie tylko angielski, rosyjski, ale perfekt arabski. I pasjonat religii i zwyczajów arabskich. I w nocy, proszę pana, przyjeżdża pułkownik, nie Kaddafi, tylko pułkownik. Dlaczego mówię pułkownik? Bo tam w randze pułkowników kierują dywizjami, bo pułkownika Kaddafiego nikt nie może, wie pan, przerosnąć w szarży. I krzyczy: bracie kochany, bo oni tak mówili, bracie kochany, żona moja uczyła się prawa jazdy, wypadła, samochód przejechał ją po miednicy, ma pogruchotane, a tu to jest noc, polscy lekarze w domach, dzwoń po chirurgach polskich, po pielęgniarkach, niech jadą do szpitala, ja tam zaraz zawiozę, ty ze mną pojedź i niech operują mi żonę. Bo to jest, mówi, jedyna moja żona, nie mam zamiaru zgodnie z religią brać czterech żon, to jest ta jedna, jedyna. No i on opowiada historię autentyczną, że zajeżdża do szpitala, ściągnięto polskich chirurgów, lekarzy, pielęgniarki, przygotowano stół, ale dyrektorem administracyjnym jest Arab, bez względu, czy Polak może mieć 3-4 fakultety profesorskie, ale on niepiśmienny może być jego przełożonym, rozumie pan? I ostateczną decyzję do operacji musi dać ten dyrektor Arab. A ten powiada, to jest miejsce do pracy, tu miednica dla męża wyłącznie. Nie będzie żaden mężczyzna, chirurg operował. No to ten wyciąga spluwę i mówi, musisz. A to mówi, zastrzel mnie, w imię Koranu ja gotów jestem zginąć, ale nie tej operacji, ci nie wyrażę zgody. Zapytaj się Kaddafiego, on ci też to powie, że zgodnie z religią nie może tu obcy mężczyzna dotykać się tego. Macie chirurga kobietę? Mówią Polacy, nie mamy tu, w Bengazi, to nim dowieziem, to dwie doby. Dlatego. No to co, to ona umrze. No umrze? No nie ma rady, bo ja nie dam tu, nie pozwolę na operację. Pyta go się, a czy jest jakieś rozwiązanie? Ty masz w głowie jakiś sposób na to, żeby ominąć to? Mówi, mam. Pod granicą Sudanu żyje znachor, nasz ten, jak oni na tych swoich, szaman. On składa kości. Bierz helikopter, masz w wojsku helikopter, jedź. No to on bierze polskiego chirurga, pielęgniarkę i tego pana Jana Natkańskiego, który później opowiada. Odnajdują go, tego Araba. On wysłuchał i powiada to samo. Zgodnie z Koranem, z religią, dostęp do tego miejsca ma tylko mężczyzna, mąż. On się do tego nie dotknie. No ten mówi, a masz ty rozwiązanie tej, mam, sprzedaj mi ją, ja ją kupię i jako żonę ją leczę. Siadają, proszę pana, odręcznie robią pismo, kupują, sprzedają, on ją składa, leczy miesiąc po miesiącu, ten jedzie, odkupuje. O, teraz, proszę pana, opowiada to chirurg w środowisku lekarskim, a oni się pukają w czoło. Człowieku, co ty za bajdy gadasz? A to jest rzeczywistość. No więc wie pan, ja nie bez kozery mówię o tego typu przykładach, że to jest kraj o innej specyfice, o innym tym. Niech się pan teraz nie dziwi, że bunt, jaki mamy obecnie, to wedle mnie, może ja się mylę, właśnie, że jest Stalin na pierwszym miejscu. Wówczas Nikita Michałkow przerywa tą transmisję i powiada, że on musi konsultować te rzeczy, bo to są zbyt poważne. Tego nie należy tak pochopnie puszczać w świat. Robi przerwę, proszę pana, 3-miesięczną i w tym czasie wykorzystują te 3 miesiące telewizja i podaje, jakim to zbrodniarzem był Stalin.
jak bardzo był unurzany we krwi, w ofiarach i tak dalej, w tych ofiarach, jakie poza drugą wojną, ale poczynając od rewolucji do upadku muru berlińskiego, ile to ofiar było niezależnie od wojny. I wynika im, że to było gdzieś w granicach 60 albo i więcej milionów. Mówię tutaj o terytorium całego związku z tymi krajami, na których, jak to się mówi, kuratele miał Związek Radziecki, bo to wtedy obszar geograficznie i liczebnie ludnościowo jest olbrzymi. No i robi, proszę pana, przez 3 miesiące taką jakby tą propagandę, kładzie wręcz na siłę ludziom do głów o zbrodniach Stalina. W tym jest tam i Katyń, i to wszystko, i te inne zbrodnie, rozumiesz pan? W końcu podkreśla, że hakerzy mu się dostali, też mu tam skrzanili, że spaliły się serwery i że na nowo trzeba będzie robić to głosowanie. I zarządzają po raz drugi finał w marcu już następnego roku. Jest ta finalna audycja, proszę pana, siedzi jury, sędziowie i wychodzi znowu Stalin. Mimo tego, tych 3 miesięcy propagandy, tłoczenia ludziom do głów, o jakim to był zbrodniarzem Stalin, wychodzi na pierwsze miejsce. I widać wyraźnie, zdenerwowany ten Michałkow, mówi, że, i to nawet nasze polskie gazety napisały, ja się tu powołałem, zacytowałem dosłownie każde słowo z polskiej gazety, że Nikita Michałkow, zdenerwowany i zirytowany bardzo, mówi, że muszą historycy rosyjscy w sposób obiektywny dotrzeć do źródła tej wiedzy obywateli rosyjskich, skąd się bierze ta sympatia do Stalina. Dlaczego ciągle Stalin i Stalin? A zasięgali również opinii na Kremlu. Michałkow mówi, że konsultowali to. I odpowiedź z Kremla była taka, no w pierwszej trójce trzeba go jednak zostawić, bo bądź co bądź ciągle wypływa. Niech będzie trzeci. No a na pierwsze, drugie miejsce innych umieścić. No i rzeczywiście na pierwsze miejsce to jest ten bohater tej wojny z Krzyżakami, Aleksander Nevski. Tak. No i wie pan, jest ta finałowa druga audycja, ludzi nabita sala, ile tam mogła pomieścić, i na nowo odczytuje sędzia, że pierwsze miejsce stali. Nikita zdenerwowany i mówi od siebie taki komentarz, że on oczywiście jest przeciwko temu, nie uznaje Stalina za bohatera, uznaje go za ludobójcę, za to, że na jego sumieniu jest tyle krwi i tyle ofiar i tak dalej. Ale jestem, mówi, ciekaw, jak przeciętny Rosjanin, a wiem, że na sali tu są ludzie o różnych poglądach, i nie wybierając nikogo, tylko tak jak stał przy takiej balustradce i za balustradką już publiczność była, odwrócił się z tym mikrofonem i mówi, proszę panią, popatrz na taką staruszkę. Pani też jest za Stalinem? Tak. A dlaczego? A mówi, proszę pana, przypomnę panu, że w czasie wojny wpadł w ręce niemieckie jego syn, Stalina syn w ręce niemieckie do niewoli. I równolegle do tej niewoli dostało się parę milionów naszych żołnierzy. Całe dywizje były rozbrajane, dostały się do niewoli. I wtedy, mówi, zaproponował Hitler po kotle stalingradzkim wymianę von Paulusa na syna Stalina. Na co Stalin powiedział, no dobrze, ale 2,5 miliona żołnierzy jest w niewoli. A co powiedzą mi matki Rosjanki, że swojego syna wyciągnęłem, a ich syna to nie? Nie, jak się znalazł w niewoli, to musi również w tej niewoli konsekwencje ponieść. No mówi, no i tam go zakończono. Mówi, no myśmy mieli tą satysfakcję, że czuł nas ból, nasz matek. Druga sprawa, mówi, w momencie, kiedy hitlerowskie wojska były pod Moskwą, kiedy w popłochu wywożono, mówi, nasze fabryki za Ural, to korzystając z transportów kolejowych i samochodowych, komisarze polityczni Żydzi wywozili zrabowane w cerkwiach ikony, czyli te dobra historyczne, jako swój prywatny majątek w tych maszynach na Ural, tam na Daleki Wschód. Mówi, to doszło do Stalina. Wówczas w Moskwie ponad 200 wyższych oficerów pochodzenia żydowskiego
przyłapanych, udowodniono im, że to ich bagaże, kazał ich rozstrzelić. I plakaty były po całej Moskwie. Rozstrzelił ich za kradzież tych dóbr cerkiewnych. Podobna sytuacja, mówi, była, kiedy Stalin powierzył dowodzenie wszystkimi frontami, a szczególnie frontu leningradzkiego, i kiedy tam umierali ludzie z głodu jak muchy i racje żywnościowe były mikroskopijne, to oficerowie polityczni pochodzenia żydowskiego raz, że nie wychodzili z bunkrów i ziemlanek, nie wystawiali swego ciała na kule, siedzieli w ziemlankach, z ziemlanek dowodzili. Drugie, że te porcje tego chleba mieli kilkakrotnie większe. Ludzie umierali z głodu, a oni jedli ten chleb. Musimy przerwać momencik. Że Chiny są dzisiaj jedynym państwem na świecie, które zdolne są wystawić taką armię, jaką żaden kraj na globie nie wystawi liczebnie. Również technologicznie też. A więc i Amerykanie nie poradzą sobie sami, i my nie. I mi mówi tak, jeżeli wy w Polsce myślicie, że ileś tam tysięcy waszych emerytów i przeciwników tej tarczy i tych rakiet wyszło po Warszawie, chodziło, precz z tarczą, pisało i krzyczało, i że to Obama, czy to ktoś wziął pod uwagę i wycofał się, to jesteście w błędzie. Dlatego, że obaj prezydenci zaczęli się dogadywać co do sprawy Chiny, bo istnieje jeszcze trzeci czynnik, jak on mi mówi, trzeci, to tego typu, że wcześniej czy później to Chinom, gdyby nie mieli tych dwóch pretekstów, to wojna będzie potrzebna, dlatego że nie było na świecie, że idzie państwo ekonomicznie do góry, do góry, do góry. Ono kiedyś zacznie na spieconałym spadać, a wtedy trzeba by było zrobić ruchawkę w narodzie. I to będzie im potrzebne, a więc mają parę powodów do tego zbrojnego konfliktu. I jak zaczęli prezydenci się spotykać, no to zaczęli do siebie mówić, może byśmy w tej sprawie zawarli jakieś przymierze, jakiś układ. Na co Miedwiediew mówi, dobra, przymierze ze mną chcesz, a w Polsce mi rakiety i tarcze. A to nie, to ja się wycofuję. I mówi, to wcale nie wasze transparamenty, nie wasze te protesty, tego to nikt, mówi, nie brał pod uwagę. Tu u góry dwóch ludzi się dogadało w sprawach strategicznych. Co nie znaczy, że układ europejski wam nie postawi jakiś tam rakiet czy tarczy. Inny, ale nie amerykański. I on, omawiając mi te sprawy, przechodzi również do tego, że oni w Rosji mają coraz bardziej ujawnianą, nagłaśnianą opinię odważnie przez dziennikarzy, jaką rolę odegrali Żydzi w rewolucji październikowej, jak obejmowali władzę, ile to ofiar, ile zniszczono, kto te gułagi pozakładał. Tu nawet jako ciekawostkę panu powiem, ja ją opisałem, że kiedy wojska hitlerowskie były już pod Moskwą, no to na Żydów wpadł popłoch w Rosji, na Kremlu, szczególnie na tych Żydów będących przy władzy. Bo sytuacja, fakty świadczyły o tym, że Hitler, który zajął Polskę i zajął te tereny do Moskwy rosyjskie, to prowadził tego typu procedurę, że jak wpadali mu niewolnicy, brał do niewoli, ustawiali ich na placu, to niemiecki oficer z tłumaczem wychodził i mówił, Żydzi i komuniści wystąp. Jeżeli stoi Rosjanin, a koło ciebie stoi Żyd i nie ujawnisz go, to ciebie też rozstrzelimy, jeżeli wiedziałeś i zataiłeś. I to miało miejsce w Polsce. To było faktem, że najpierw wyłuskiwano Żydów i komunistów. Co często było, że w jednej osobie były te dwie funkcje, był Żyd, komunista. To się powtarzało u nich i ich wywiad i kontrwywiad wiedzieli o tym wszystkim. No i proszę pana, padł na nich blady strach. Widzą, że tu całe dywizje w ręce niemieckie wpadają do niewoli, więc jakby tutaj o ratunek braci Żydów w Stanach poprosić. No więc Beria wyłuskał spośród swoich oczywiście Żydów, czterech, i pojechali do Stanów Zjednoczonych, wtedy Roosevelt był prezydentem i udział w tej wizycie wziął naczelny rabin Stanów Zjednoczonych, Rockefeller, tylko chyba nie, już on nie żyje ten, ja tam w notatkach mam, który to Rockefeller,
No i na tą naradę byli przyjęci u prezydenta. I oczywiście ta czwórka tych delegatów żydowskich radzieckich mówi, że żywego towaru Rosjan, mężczyzn, to my mamy jeszcze w milionach, ale nie mamy ich czym nakarmić, odziać, obuć, sprzętu i tego. Gdybyście to dali, to nie będą ginąć wasi chłopcy, tylko tu. No i w tym tonie idzie rozmowa. I przerywa ją rabin i pyta się tego Żyda, czy ty jesteś naprawdę Żydem? A on mówi, oj rabę, no to mam co, spodnie zdjąć i pokazać, jestem Żydem. A on mówi, no ja wiem, że jesteś Żydem, ale postępujecie jako nie Żydzi. I zrobił wykład, bardzo ciekawy zrobił wykład i tutaj się pan zdziwi, że paradoks historyczny polega na tym, że Żydzi w tym czasie, kiedy była ta delegacja w Stanach Zjednoczonych, to mieli dziesiątki tysięcy wyższych oficerów, marszałków, generałów w gułagach, rozumiesz pan, wsadzonych jako swoich przeciwników. Stalin na to wyrażał zgodę, bo notatki były, że to przeciwnicy jego ustroju, więc wyrażał zgodę. I rabin im robi tego typu wykład. Czy wy wiecie, kim był Napoleon? Oni mówią, no wiedzą tam z historii. A czy wy wiecie, jaką koncepcję wojenną miał? Nie wiedzą. To ja wam przypomnę, bo od tego się trzeba nauczyć. Bo byście klasyczny błąd popełnili, nigdy w życiu by nie zrobił tego Napoleon, co byście zrobili. Mówię, otóż Napoleon powiedział tak, że jeżeli postawisz na stadzie baranów lwa czy tygrysa i on poprowadzi do ataku, to zwycięży tymi baranami. Ale ma dowodzić ten tygrys, ten lew. Ale jak odwrócisz sytuację, że na stadzie tygrysów postawisz barana, to nie wygracie niczego. A wyście postawili naszych żydowskich baranów. Bo, mówi, to są żadni liniowi oficerowie, żadnych szkół nie kończyli. Postawiliście przy każdym oficerze liniowym Żyda. I on ma większe znaczenie polityczne niż ten dowódca. I to jest ten paradoks, żeście zrobili Hitlerowi prezent. On nawet przyspieszył napaść na Związek Radziecki, wiedząc o tym, że w gułagach macie dziesiątki tysięcy wykształconych liniowych dowódców, że nie macie na froncie kim kierować. Więc trzeba odwrócić sytuację, mianowicie wasze żydowskie barany nie mają dowodzić, tylko tych z gułagów wziąć, pocałować w dupę, przypiąć medale, powiedzieć, żeście się pomylili, przeprosili, niech oni z Hitlerem wygrają wojnę, a dopiero po wojnie się z nimi rozliczyć, a nie przed wojną. Się odwróciliście całkiem sytuację. I my nie damy w wasze ręce ani broni, ani żarcia, ani tego, bo to będzie prezent dla Hitlera. Bo wasi oficerowie szybciuteńko oddadzą to, Hitler to przejmie. My to oddamy dowódcom radzieckim. Wiedząc o tym, że oni to wykorzystają do wojny, a wam nie. Ale macie natychmiast po przyjeździe uwolnić, przeprosić, dekorować najwyższymi medalami, tytuły, awanse im dać. I niech oni dowodzą wojną, a nie wy, a wy z boku. Na te. Czyli widzi pan, paradoks polegał na tym, że Żydzi wsadzili i Żydzi amerykańscy kazali im uwolnić. I to mi wszystko wielokrotnie opowiadał o tej historii. Natomiast jak przeszliśmy do tej już nowych rzeczy, jako się dzieją, to on mi mówi tak, no widzisz, u nas było tyle tych zamachów, i Czeczenia, i metro, i szkoła, i teatr, i wymienia. I jakoś te śledztwa tak kiepsko szły, że nie mogliśmy po nitce do kłębka dojść, gdzie są winni, gdzie są korzenie tych zamachowców, bo po drodze gdzieś tam w wojsku, w milicji, w bezpiece, w sądownictwie rozmywało się, nie powiedzieli o Żydów, tylko powiedzieli o innostrańcach, czyli innej narodowości ludzi. I tu paradoks również polega na tym, że między innymi inicjatorem, jakby tu powiedzieć, przykręcenia śruby Żydom, był również Żyd. I to pochodzenia polskiego, bo Żyrynowski jest polskim Żydem. I on na dumie największe awantury przeciwko Żydom toczył. Ale to takie, wie pan, że do mordobicia. On impulsywny facet i nieraz pokazywali, jak on do rękoczynów dochodzi. I on wniósł pod obrady
że dopóki się nie oczyści administracji tej wyższego szczebla wojskowego dowodzenia, w milicji, w bezpiece, w sądownictwie, to nic z tego nie wyjdzie. To trzeba to tego. No i Duma po wielkich tam kłótniach na radach doszła do wniosku sprytnie, bo nigdzie nie jest napisane, że Żydom nie wolno pełnić tych funkcji, tylko jest napisane jak byk, że powinni być powoływani do tych wymienionych prac, służb Rosjanie rdzenni, że inostrańcom nie wolno. To wywołało, proszę pana, to, że Kongres Żydów u was w Stanach i Izrael narobili krzyku, użyli pani Merkel, ona z Putinem się dobrze zna, Putin niemiecki zna, świetnie rozmawia. I ona przyjechała do Miedwiediewa i do Putina i mówi, że jest to łamanie praw mniejszości narodowych. To, co wy robicie, świat potępia was za to. Na co oni mówią? Nie, nie. Świat nie potępia, tylko konkretna formacja ludzi potępia, a nie świat. I Putin jej zadał pytanie. Słuchaj, jeżeli mówisz, że to jest łamanie praw mniejszości człowieka, to ty mi powiedz, daj mi przykład. Czy w Knesecie izraelskim jest jeden Rosjanin albo Polak? Ona mówi, o ile wiem, to nie. A iż, tam nie. Tam nawet dobrej prasy żydowskiemu, Żydowi ruskiego pochodzenia nie dano, a nie to, żeby do władzy doszedł. A u nas są. Rozumiem? I działają, jak działają. Więc my w końcu wyciągamy wnioski z tegoż samego plebiscytu, który prowadził Nikita Michałkow. Że tu ludzie się wypowiedzieli, że dokąd będą Żydzi w strukturach władzy, dotąd nie będziemy w pełni neutralnym krajem, wolnym krajem, tylko będziemy rządzonym przez nich. Czego dowodem mówi tak Kulikow. Widzisz, u was w Polsce rok temu, przed Bożym Narodzeniem, wasze dzienniki pokazywali, jak na południu kraju, i wymienia nazwę zakładu, mam go zapisane, kobiety tam w liczbie 1500 głodówkę założyli, bo prywaciarz wykupił zakład, przerwał produkcję, wywoził maszyny. I mówili, one te kobiety poległy, jak to się mówi, i nie wygrały, bo on wywiózł maszyny, zlikwidował zakład. A u nas transmitowano, zresztą co ja też tu widziałem, oglądałem, moi koledzy oglądali, Putin, będąc już premierem, dostał sygnał, że w Petersburgu jest zakład, 1700 osób, nie mają 2 miesiące pensji. Produkcja idzie, pracują, a pensji nie mają. Pojechał tam z telewizją, jako premier, nie jako prezydent. Usiadł sam za stolikiem, sala nabita jak śledzi tych ludzi, bo ciekawi. Siedzi ten właściciel, prezes tego zakładu i on go woła, żeby podszedł. Wyciąga swój długopis, swoje kartkę papieru i mówi do niego tak: panie dyrektorze, pan tutaj napisze oświadczenie, że jutro pan wypłaci zaległe pobory ludziom. Na co on mówi, że nie wypłacę, bo zakład nie posiada funduszy, nie mamy pieniędzy. Na co Putin mówi, no to ja panu oświadczam, że pan jest na dobrej drodze do nacjonalizacji, bo ja nie pozwolę, żeby ludzie bez chleba 2 miesiące byli, wie pan, bo dojdzie do rozruchów. I wóz albo przewóz, albo pan pisze oświadczenie, że wypłaci pan, albo zgłaszam nacjonalizację zakładu. Co uczynię, oświadczam panu. Na to on mówi, dobrze, podpiszę, wypłacę. I Putin wtedy używa takich słów. No widać, że z wami Żydami nie ujedzie się bez bata. Pada to, widzi pan. Mówi mi o wielu innych sprawach, gdzie oni musieli to dekretami uporządkować. Na przykład do tego stopnia, że mówi, wiesz, my jesteśmy dumni z jednej sprawy. O ile wy macie swój kościół rzymskokatolicki zażydzony tak, że tylko patrzeć, jak z kościołów będą buźnice i synagogi, bo wasi przywódcy duchowni to nie rdzenni Polacy, a ci Polacy, którzy są Polakami, to są spacyfikowani przez swoich hierarchów, którzy są o ileś stopni wyżej i robią to na modłę żydowską. Poprzekręcaliście i msze święte do góry nogami, i sposób komunii. I jeszcze mi mówi, tak zadrwił sobie, co mnie może trochę zabolało, ale to była prawda. Mówi, no jak ty sobie wyobrażasz, facet gdzieś tam pod budynkiem wyciąga fujarę z rozporka, robi siusiu. Za chwilę idzie do kościoła i do ręki bierze
komunię mu ksiądz daje. No tak nie bywało w wierze rzymskokatolickiej. Człowiek klękał i do ust dostawał. A teraz mówi, można to przyjąć na stojący, można przyjąć do tej brudnej ręki. No kto to wymyślił? Wymyślili oni to i cały szereg innych rzeczy. Więc mówi, my jesteśmy dumni z jednej rzeczy. U nas była taka czystka w seminariach po zmianie ustroju, bo też sporo wyszło pochodzenia żydowskiego, że myśmy ich wyłuskali. Nasza cerkiew jest czyściutko, rdzenno-rosyjska. I to jest prawda. Bo ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, wie pan, prostymi ludźmi na targowisku i sam zahaczałem o ten temat i oni mówili, o, polski kościół, eto wsie i wreje. Machali ręką i mówili, to są Żydzi. To jest prawda, niech pan weźmie, co nasi hierarchowie, część mówię hierarchów, bo tego nie można uogólniać, bo to nie jest w 100%, ale oni mają wpływ, tacy jak Życiński, jak wielu Gosłowski, wielu innych. I to co gorsza, że tak powiem, są to żmije wyhodowane na polskich piersiach, bo to przeważnie były dzieci wyniesione z getta czy z obozów przez polskich księży, wychowane przez zakonnice, później Kościół chciał mieć, zrobić z nich, jak to się mówi, księży, więc do seminarium i tak dalej. No i sami sobie żeśmy wychowali, że tak powiem, jadowitą żmiję. Oni sporo różnych dekretów i ustaw wprowadzili, gdzie na przykład powołali państwową komisję, która jest tej rangi, że ma nadane uprawnienia przez Dumę, że wzywa właściciela wykupionego zakładu za czasów premiera Czarnomyrdyna, bo oni uznają, że premier Czarnomyrdyn był największym w historii w mianach ustrojowych złodziejem. Sam nakradł i pozwolił takim jak Chodorkowski i wielu innym nieformalnie wejść w te majątki. Więc wzywają takiego pana właściciela i dyrektora i mu przedstawiają ocenę tego zakładu i powiadają, proszę pana, to nie jest nasz ruski wymysł, że ten zakład kosztuje tyle i tyle. To jest cena giełdowa ze świata, z rynku giełdy. I to kosztuje tyle i tyle. Pan po pierwsze wykupił z naruszeniem prawa, po drugie wpłacił pan symboliczne pieniądze. Ma pan do wyboru wyrównać do ceny giełdowej i uregulować te kwestie prawne, które były z pominięciem prawa i pan nadal jest właścicielem, tylko proszę tam załogę szanować i wypłacać. No i liczyli na to, wie pan, że pozbędą się wielu właścicieli, bo to wchodziły w grę olbrzymie sumy. Okazuje się, że szybko Żydzi uruchomili bank w Moskwie i przelewy poszły na wyrównanie tych sum i niewypuszczanie z rąk tych firm. Mówię, ale my znajdziemy furtkę inną. Tu muszę panu powiedzieć jako ciekawostkę, że była premier Julia Tymoszenko poszła w ślady tej komisji państwowej i stworzyła, bo ona ogromnie straciła na honorze, na wsparciu ludzi. Nawet w tej chwili, obecnie w tej chwili wiemy z prasy, z telewizji, że prokuratura wręcz ją chce tam zamknąć, ściga ją za różne nadużycie prawa, więc ona się bardzo sprytnie tu broni, bo powołała też państwową komisję do wyceny sprzedanych z naruszeniem prawa i za psie pieniądze majątków na Kruinie. I tu opinia społeczna Julię teraz popiera. Ona ma poparcie, bo to temat jest dla ludzi życiowy ważny. Mam wiele mniejszych i większych takich ustaw, o których oni mi to opowiadali, a o których my tu nie wiemy nic. Na dowód tego, że można było się coś z ich dzienników, bo oni mają dobre dzienniki, bo nasz dziennik w Polsce to jest tak, jak podzielono po Jacksonie ten majątek, proszę pana, ile kochanków miała gwiazda filmowa, ile razy wychodziła za mąż, wie pan, jakie narkotyki bierze i tego mamy pełno. Ale o racji stanu Polski, o tym, żeby na przykład na ziemiach odzyskanych notarialnie uwłaszczyć Polaków, żadna formacja polityczna się nie chce zająć. I dzisiaj mamy sytuację taką, że Niemcy przyjeżdżają, wnoszą sprawy sądowe i wygrywają. Czyli żaden rząd nie dbał i nie dba o najważniejsze sprawy. A dzienniki to co mówię panu? O dupie Marynie, tylko nie o tym, co Polaka boli.
na jakim poziomie będzie żył, jakie prawa będą obowiązywały, jaka jest perspektywa rozwoju naszego kraju. To wszystko jest na jakimś tam marginesie. Najważniejsze sprawy są te dla nich oczywiście, te, które dla narodu absolutnie nie są ważne. Panie Albinie, a jakie Pan ma wspomnienia z Gomułki? W ogóle. Przecież Pan też osobiście, prawda? Proszę Pana, do czynienia bardzo dobre. Ja mam bardzo dobre. Otóż wie Pan, ja śmiem twierdzić, powiem Panu taką rzecz, że chyba na dzień dzisiejszy nie ma wśród żyjących Polaków, którzy by tak znali Gomułkę, jak ja go miałem okazję poznać. Bo ja przypomnę, ja to opisałem, że na Wygodzie, to jest tu między Rembertowem a Grochowem, obecnie należy to do gminy Rembertów, mieszkaliśmy przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej na ulicy Jaworznianej. Na tej ulicy obok przez siateczkę Józef Szymański mieszkał. I ten Józef Szymański ukrywał Gomułkę, o którym nikt nie miał zielonego pojęcia, że to Gomułka. Ja, wie Pan, wtedy taki 11-letni chłopak, potrzebowałem dużo jeść, jak to chłopcy, bo biegają, spalają i tak dają, spala się ta żywność. Nie byłem, że tak powiem, nigdy syty, nigdy nie byłem nakarmiony, zawsze byłem głodny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten pan Gomułka, później się okazało, że Gomułka, zauważył, że ja mam tornister duży do szkoły, zrobiony z dykty. I że ten tornister jemu się nadaje do, czyli moja osoba i mój tornister do przenoszenia różnych rzeczy. Ale zaznaczam, nikt nie miał pojęcia, kto on jest wtedy, rozumie Pan. A tornister miałem dlatego taki, że tam musiał wchodzić karnisterek 10 litrów bimbru. Bo ojciec mój robił bimber i o ile dorosły człowiek na Brzesko nie mógł przenieść, to ja mogłem. No bo Niemcom do głowy nie przychodziło, wie Pan, w szkolnych rzeczach grzebać. I ja dostarczałem ten bimber, rozumie Pan. I on wykorzystał, mówi tak, wiesz co, to ci dam zarobić. No a ja zarobić chciałem, bo można było sobie kupić bułkę z masłem, wtedy paryskie, wysmarowaną masłem, wie Pan, jakieś tam limoniadę do tego, najeść się i być sytym. I on mi na to dawał, więc ja mu przenosiłem jego paczki. Ale kiedyś się pochytrzyłem i mówię, to ja sobie zrobię bar. Kupię cukierków, no ale cukierków nie było, nie produkowano, a jak produkowano, to na rzecz wojska, albo potajemnie tam drugi obieg, a na targu była melasa, nie wiem, czy Pan wie, co to melasa. Ja kupiłem tej melasy, obżarłem się i dostałem rozwolnienia. Jak dostałem rozwolnienia, no to zabrudziłem garderobę swoją, matka mówi, zdejmuj portki do prania. I jak zdjąłem portki, to wyleciało parę monet. Ojciec zauważył, więc uznał, że jak ja mam pieniądze, to kogoś okradłem. No więc pas miał z carskiej armii, rozumiesz Pan, przyłożył mi parę razy, więc ja się szybko przyznałem. Mówię, ten pan łysy daje mi za każdy ten przeniesienie. Aha, no więc poszedł do niego i nie wiedząc, kto to jest, opieprzył go jak święty Michał diabła i powiedział, że więcej broń Boże, bo za to przyjedzie SS i nas tu wszystkich wybije. No ale póki co, to przez parę miesięcy wcinałem te bułki i jadłem. Potem, proszę Pana, kończy się druga wojna. Wie Pan, na gazetach, jakie pieniego mówię, też Wiesławie, ja bym bardzo Was prosił, żebyście przemyśleli tą sprawę i chciałbym przeczytać te Wasze pamiętniki. A on tak się zatrzymał, popatrzył na mnie i mówi, wiecie co? Ja tak przeanalizowałem Waszą drogę życiową, o mnie, on mówi, i mówi, Wy identycznie jak ja, bo mówi, ja nie byłem działaczem partyjnym, tylko długie lata byłem działaczem związkowym. Do partii, do polityki to ja późno się dostałem, a u Was taka sama droga. Wy od 50 roku przeszliście wszystkie szczeble związkowe aż do tak wysokich funkcji, a dopiero później w partii. I to mnie, to mówi, do Was dobrze ustawia. I mówi, wiecie co, to wy przyjedźcie bez oficera ochrony i bez kierowcy sam do mnie któregoś dnia. To porozmawiałem. No dobra, ucieszyłem się. Ale wcześniej mnie zaczął jeszcze sprawdzać, bo ja mu mówię tak, że Wiesławie, wy nawet nie podejrzewacie,
że jesteście mi winni, mnie, Albinowi, że żyjecie. Stare, nie, niemożliwe. Ja mówię, zaraz wam wyjaśnię. Otóż pamiętacie chłopca z tym drewnianym tornistrem? No, a to wy? Ja mówię, ja, ale nie wierzył, że to ja. Ale mówię, to jest mały epizod. Ale pamiętacie, że Józefa Szymańskiego, waszego gospodarza, aresztowało gestapo i został w Rembertowie tu przy stacji wśród 10 powieszony. Na co żona, córka, ja, sąsiedzi musieliśmy się przyglądać, jak wieszali. Ale wtedy, kiedy robili mu rewizję, w domu was nie było. I Szymańska wyleciała do mnie na podwórko i mówi, Albin, biegiem na pętlę na Gocławek, bo wtedy nie było autobusów, ni żadnej komunikacji, tylko pieszo trzeba było i z Rembertowa, bo pociągi rzadko były, a już z wygody, to tylko pieszo na Grochów. Leć na pętlę i ten łysy pan, jak wysiądzie, to powiedz mu takie słowa, faja sypie, a on będzie wiedział. Będzie wiedział, co to jest. Powiedz mu te dwa słowa, faja sypie, będziesz pamiętał, będę. No i czekam, godzinę, półtorej, te tramwaje tam rzadko chodziły, w końcu dziewiątka przyjeżdża, patrzę, wysiada. Podeszłem do niego i on mnie rozpoznał. Czekasz może na mnie? Ja mówię, tak. Mówię, pani Szymańska kazała panu powiedzieć, że faja sypie. A to dobrze, dziękuję. I wsiadł w ten tramwaj i odjechał. Już nie był więcej na wygodzie. Ja mówię, miało to miejsce? On mówi, no miało, ale ja nie wierzę, że to wy. I tak myśli, no to co, mówi, mieszkaliście w tym domku obok Szymańskich? Ja mówię, tak, w tym domku. A czym tam pachniało? Ja mówię, teraz Wiesławie, nie pachniało, śmierdziało kozami i królikami, bo ludzie z głodu chowali, wycinali nożem te kępki mleczu, żeby uchować, powiedzmy, te kozy i tych królików. Macie rację, mówi, mnie ubranie prześmiardło, że mnie się moi towarzysze pytali, czy ja sypiam z kozami na ten. A sprawdzał mnie z różnych stron. Mało tego, Tadeusz Szymański, który żyje, był szefem kontrwywiadu 11 lat, to mój przyjaciel, dzwoni do mnie i mówi, coś ty tam z tym Gomułko zadarł, bo polecił nam na wygodzie książkę meldunkowe sprawdzić twoich rodziców. Czy w tych latach, żeście mieszkali na Jaworznianej 6? Ja mówię, no mieszkaliśmy. No, że mieszkaliście, tak, mam te dokumenty. Mieszkaliście, a po cholerę to Gomułce. Ja mówię, nie wiem, ale ja się domyślałem, że on był bardzo ostrożny. Dopiero po wielu, wielu, wielu faktach, że tak powiem, uwierzył, że ja to jestem ja. No i wtedy mi powiedział, że ja mam przyjechać sam. Dał mi, ale mówi tak. Radzę wam tego nie pokazywać, nie chwalić się, że znacie to i zwrócić mi koniecznie. Ja wtedy w tym pokoiku udałem chorego, jak oficer ochrony rano i kierowca przyjeżdżali, mówię, ja się źle czuję, dziś nie jadę do pracy. Ja się czułem dobrze, bo ja chciałem mieć dzień wolny, przeczytać dzień, noc i mu zwrócić te dokumenty. Wtedy nie było ani ksero, ani jak tego, więc musiałem sobie wiele rzeczy dla mnie ciekawych odpisać, a to trwało. Zwróciłem mu te dokumenty. Muszę powiedzieć, że byłem człowiekiem, który po tym daniu mi tych dokumentów, tego jego, co on napisał, tego pamiętnika, to żeśmy się bardzo zbliżyli. On tak jakby obdarzył mnie większym zaufaniem. Wiele rzeczy się dowiedziałem. On mi mówił, ja napisałem, tam jest chyba w drugim tomie, Bez strachu i w trwałych śladach, że mówi, widzisz, Stalin mi proponował i Berlingowi, żeby wywieźć polskich Żydów, tych Związek Patriotów Polskich, jaki był w Moskwie, a tam tylko trzech było Polaków, Berling, Zawadzki i Sokorski. A wszystkie 47 osób to byli Żydzi na czele z Wandą Wasilewską, już nie mówiąc o takim tym Bermanie, który, przepraszam za wyrażenie, powiedział, na chuj nam Polska, znane przez powiedzenie jego, które po całym świecie kursuje, że oni mówili, Polska będzie 17 republiką, Armia Radziecka, Czerwona będzie rządzić, na co Stalin powiedział, nie,
z Polakami tego nie da rady. Polska krwią spłynie, a się nie podporządkuje. Mówi, ja znam. I musi być Polak przywódcą. Mówi, musi być to namiastka Sejmu, namiastka partii, ale musi być. Prawda, czyli Stalin miał inne wyobrażenie o Polsce. Oni mieli inną. I Gomułka mi o tym opowiada. Widzisz, kiedy on proponował, że wywiezie ich na Wyspy Sołowieckie, i mówi, nie gułak, nie, tam w dobrych warunkach osobowymi pociągamy, z bufetem, dobre inne warunki zamieszkania, tylko nie chciał ich mieć w Moskwie. To Gomułka i Berling się nie zgodzili. I Berling w pamiętnikach napisał i Gomułka mi to powiedział. Przywiozłem żmiję na swojej piersi i wyhodowałem, która mnie śmiertelnie pokąsała. No bo przecież jego w sumie Żydzi wsadzili do więzienia i gdyby nie zmiany w Związku Radzieckim po kulcie jednostki, to niewątpliwie on, wielu polskich generałów, jak Czyżewski, wielu innych by czapę dostali. Bo mieli zresztą, już byli niektórzy po wyrokach siedzieli na tym. Czyli wie pan, on mi o tym wszystkim opowiada. On tak jakby chciał ten ciężar z siebie zwalić, żeby to ktoś wiedział. No i widocznie zaufał mi jako człowiekowi, jako towarzyszowi partyjnemu, że może mnie tym zaufaniem obdarzyć. I to dzięki, jak to się mówi, losowi i temu, że takie sytuacje były, ja od niego wiele, wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Ale te ciekawe rzeczy są, że tak powiem, dla Żydów bardzo, powiedziałbym, tragiczne. Dlatego, że oni nigdy nie odgrywali ani przed nim, ani po nim, ani w czasie jego działalności takiej, która by budowała Polskę, tylko odwrotnie. Wszystko cały czas pracowali na rzecz, że tak powiem, żeby rozbić tą Polskę. Tu bardzo ciekawy szczegół panu powiem. Otóż pana znajomy, pan Aleksander Nowak, ja mam jego list, a mam dużo materiałów pan od niego. Proszę? Pan Robert Nowak, tak? Nie, Aleksander. Aleksander, okej. Aleksander. A ja powiedziałem Robert? Nie, bo są dwóch, a dlatego... Aleksander Nowak, no, wielokrotnie tu u mnie bywał, ale najpierw mi przysłał, wie pan, bo najpierw kupił moje książki, przeczytał i natychmiast napisał do mnie na komputerze piękny list, który mam i którego jedną stronę opublikuję w trzecim tomie. I on powołał się na mój cytat, to znaczy to nie jest mój cytat, ja go umieściłem w książce, ale to Lenin zacytował. Mianowicie Lenin użył takiego cytatu, że nigdy nikomu w żadnym zakątku świata nie udałaby się żadna rewolucja, żadne rozruchy, żadne objęcie, obalenie i objęcie nowej władzy, gdyby nie było milionów pożytecznych idiotów sprzyjających naszej koncepcji. Ale dzięki losowi tych idiotów ciągle w tych krajach jest dostateczna ilość, których udaje się tak w głowach im zawrócić, że oni za dobrą monetę biorą naszą politykę. I on pisze w tym liście, panie Albinie, w latach 68, kiedy Michnik z Dejmkiem sztukę Dziady wykombinowali, to ja nie wierzyłem swojej matce i ojcu i wujkowi, jak mi mówili rodzice, że synu, tu nie chodzi o sztukę Dziady, tu chodzi o przywrócenie Zambrowskiego Żyda na członka biura, którego Gomułka wywalił. A teraz, proszę pana, dlaczego go wywalił? Otóż dokumenty z archiwum, czarno na białym, a i żyjący ludzie, którzy byli świadkami tego, wielokrotnie o tym mówili. Otóż Zambrowski poprosił na posiedzenie biura przywódcę żydowskiej partyzantki z południa Polski, jak on się ten Gudwaj nazywał, nie pamiętam, w międzyczasie mi przyjdzie do głowy to nazwisko. Zaprosił jako gościa go na biuro polityczne i on jako członek biura Zambrowski stawia sprawę tak. Należy wszystkich hakowców, bez względu na stopień, od szeregowca do generała, zamknąć, paragraf im się znajdzie, czapa, bo współpracowali z Gestapo. Na co Gomułka walnął piąchą w stół i powiada, nie współpracowali z Gestapo. To są nasi przeciwnicy polityczni, ale nie współpracowali. Takich dokumentów, świadków nie ma. Że tam ktoś pojedynczo zdradził, to zawsze zdrady były, ale tego nie można pod formację podciągać.
I powiada, żeby mu tych rzeczy tu nie wstawiał, bo to jest oczywiste naciąganie sprawy, kłamstwo i on na to nie pójdzie. To on powiada, to trzeba wszystkich ziemian, czyli obszarników też zamknąć i w kolejce ustawić ich do szubienicy, bo to wrogowie naszej były próby, że tak powiem, no, wysadzenia mieć siodła tego. Ale tu muszę powiedzieć, że ja miałem zbyt silnych obrońców, nie tylko w samym plenum, ale tak jak łatwo się dało wyrzucić Jana Łabęckiego, tego z Wybrzeża, członka biura, o tyle próby, wie pan, wywalenia mnie, a były takie próby, to kiedy podejmowano na biurze pod różnym pozorem, a że stan zdrowia, a że to, a że tamto, prawda, to ja powiedziałem nie. Nie wy, żeście mnie tu powołali do tego biura, tylko plenum i niech mnie plenum odwoła, a ja przed plenum wyjaśnię, z jakiej to przyczyny, a tego się bali. Nigdy mi nie dali, że tak powiem, we własnej sprawie, że tak powiem, wejść na mównicę i powiedzieć. Także te walki, wie pan, ze strony moich przeciwników, to one miały miejsce wielokrotnie i w wielu różnych innych tematach, ale wychodziłem obronną ręką, raz dlatego, że ja miałem ogromne poparcie w załogach, w zakładach pracy, przez ten mój kontakt z nimi, przez te moje spotkania, że oni do mnie mieli zaufanie. No i drugie, że te moje wystąpienia, jak zabierałem głos, to one były takie, że trafiały do przekonania tych członków Komitetu Centralnego. I to była ta moja siła, jak wtedy, w tamtym czasie i dlatego no, osalałem do kolejnego zjazdu, ale po powrocie Jaruzelskiego ze Stanów i z Anglii już mi Tadeusz Szatkowski, szef wywiadu polskiego, powiedział, już cię sprzedali, coś za coś, nie możesz być, postawili warunek. Nawet powiem panu, że jest parę książek wydanych przez kilku generałów i ja się odniosłem do jednego z generałów, kiedy dziennikarz zadaje temu generałowi, tam jest, w książce jest nazwisko tego generała, kiedy dziennikarz zadaje mu pytanie, jakim największym sukcesem możecie się poszczycić na 10. zjeździe, na 10. wtedy, kiedy mnie usunięto z biura, to on powiada, największym sukcesem było wyeliminowanie z polityki towarzysza Albina Siwaka. Ja mówię, no ludzie kochani, jak to było problemem w Polsce numer jeden, no to w jakim my kraju żyjemy? A jak ważne to dla nich było, dla tego, który to mówił i jego popleczników. To było sukcesem, wyeliminowanie mnie. A nie było to takie proste, powiem panu, bo nowe biuro polityczne na 10. zjeździe, bo ja nadal byłem po raz kolejny wybrany członkiem KC, więc zasiadam na plenum i plenum wybiera biuro, zgodnie z regułami, zgodnie ze statutem. I pada moja kandydatura. W tym momencie Jaruzelski robi przerwę i woła mnie na rozmowę i powiada, żebym nie kandydował. Ja mówię, niby dlaczego mam nie kandydować? Co ja takiego zrobiłem, że mam... Nie? No są pewne takie układy polityczne i dla... Trzeba, jak to się mówi, dopuścić świeżej krwi do biura. Ja tam nawet odnoszę się do tego w książkach, bo mówię tak. Oni świeżą krew dopuszczają, ale robotników jednych wymieniają na drugich. A sami siedzą, jakby im ojciec w testamencie do śmierci zapewnił i tej świeżej krwi tu nie widzą potrzeby, tylko tu widzą. Bo to nie chodzi o świeżą krew, tu chodzi o wymianę ludzi, którzy im przeszkadzają, a nie o żadną świeżą krew. No i ta rozmowa z Jaruzelskim nic nie dała. Po przerwie obrady pytają mnie, się zadają pytanie, to ja się tak kandyduję? Tak, kandyduję. Kolejna przerwa. Znowu Kiszczak mnie woła. No, a to już nie było żarty, bo Kiszczak, którego ja uważałem za przyjaciela, to mi powiedział. I tu też poeta się odnosi do pisze, jak pan pamięta, że pewnie sobie Siwak przypomniał, kiedy sala skandowała Siwak, Siwak, to przypomniał sobie o swoich dzieciach ochrzczonych w rembertowskim kościele i o tym, co mu Kiszczak powiedział i powiedział, że nie, nie kandyduje. Bo Kiszczak mi powiedział w ten sposób, Albin, przyjaźnisz się z Ciastoniem i z Szatkowskim. No i ja jestem twoim przyjacielem. I mówi, słuchaj, MSW to jest bagno, to jest burdel. Dla nich jedna ofiara więcej czy mniej, małe piwo, rozumiesz? Po co ci to? Ustąp.
nie trwaj w oporze, bo tej wojny z nimi nie wygrasz. On mi to powiedział. On mi to powiedział, ja to piszę o tej rozmowie. I kiedy po tej rozmowie kolejne pytanie, sala skanduje siwak, siwak, a ja wstaję, podnoszę rękę i mówię, że nie. I wtedy sala na mnie z krzykiem, zdrajca! Zdrajca jesteś! No, no i co ja miałem powiedzieć o rozmowie, co mnie Kiszczak powiedział? Nie mogłem tego powiedzieć, no. A wierzyłem, że to tak mogło się stać, że dla nich tam, że zaginie jakiś człowiek w wypadku samochodowym, czy w innym, czy gdzieś go boleści wezmą tam i na jakiś atak umrze, to żaden problem nie było. No. Czyli to, widzi pan, to są metody tego typu. No i wtedy ja zrezygnowałem, naraziłem się tym członkom Komitetu Centralnego, tym moim przyjaciołom, a nie mogłem im pełnym tekstem powiedzieć o tej rozmowie. No więc, jak to się mówi, opuściłem głowę i wyszedłem jak ten zdrajca, według ich oceny. Że ich zdradziłem, bo oni pokładali we mnie nadzieję, że ja chłop z jajami, odważny, a raptem wysiadłem. Ale to jest ta wielka polityka. Zresztą ja się jej przyjrzałem, jak niszczono niejednego i ja wiedziałem, że na to nie jestem ja za słaby. Tutaj nawet ci, co mnie chronią, to mogą być przyczyną mojego nieszczęścia. Bo to oni pracownicy byli tego resortu, powiedzmy. Także, i pan, to są sprawy bardzo trudne. I dzisiaj z perspektywy czasu, jak ja to oceniam, to ja i tak sobie myślę, że ja miałem wielkie szczęście, że dlatego, że ja miałem to ogromne zaufanie ludzi pracy, ale nie tylko ludzi pracy, bo jest nieprawdą, wie pan, jak uknuli o mnie, że ja jestem wrogiem inteligencji. Nigdy nic takiego nie powiedziałem, odwrotnie. Jest taka broszurka, 50 stron, pod tytułem Ja, robotnik budowlany, zwracam się do was. Kiedy ja piszę, że partia robotnicza, stricto robotnicza, nie ma racji bytu, jeśli byłaby złożona z samych robotników. Ta partia musi się składać z inteligencji ludzi wszelkiego pokroju, od lekarza, profesora, poprzez... To jest ten kręgosłup tej partii. Dopiero ona może funkcjonować. Ja dawałem dowody wielokrotnie, że absolutnie nie ma racji bytu partia jakimś kluczem rozwiązywanie, że tylu robotników, a tylu inteligentów. Nie mówię. Tylu mądrych i tylu głupich. O tak trzeba by oceniać, a nie tylu z młodzieżówki, a tyle ze średniego pokolenia, a tylu z inteligencji, a tylu z klasy robotniczej. To jest fałszywa, głupia ocena. I ona do dzisiaj dnia zresztą funkcjonuje. W mojej ocenie to jest, albo jesteś mądry, albo jesteś głupi, albo jesteś za sprawami Polski, albo przeciw niej. I tak to oceniałem. No. Panie Albinie, rok 68. W pana wiedzy. To jest okres, kiedy wstępowałem do partii. No właśnie, i wtedy ten okres przecież, no, w którym ale wie pan, do Syjonu i tak dalej. Ale ja panu przypomnę, te lata 68 i tak dalej, to one się odznaczały tym, niech pan sobie przypomni, że ten trzeci świat, te Indie, afrykańskie kraje uzyskiwały niepodległość. Że ten blok radziecki miał ogromne wpływy na te kraje. Przyznawano im rację, nawet Zachód. Mógłbym tu cały szereg faktów politycznych, historycznych podać, jak to się podobało ludziom na świecie, wie pan. I to były lata, kiedy ja miałem 37 lat życia i byłem bezpartyjny. I wtedy pod wpływem tych różnych spraw, rozwoju tych spraw, doszedłem do wniosku, że to nie może być, wie pan, tak, że ja kiedyś powiem, o widzicie, ja to mówiłem o tym, że tak będzie. Nie. Rzecz polegała na tym, że ja nie mogłem stać gdzieś na krawężniku z boku, jak pełno jest, no idzie pochód ludzi żądających swojego prawa i tej swojej wolności. Że mi mądrzy ludzie powiedzieli, że słuchaj, chcesz mieć wpływ na to, co się w Polsce dzieje, to żebyś nie wiem jak krzyczał głośno, bił we wszystkie dzwony i armaty, to nikt cię nie usłyszy. Ty musisz być w partii. I tam musisz zabierać głos i wypłynąć. Dopiero twój głos będzie brany. I to była prawda.
I to mnie przekonało, że to, co ja mówię na płaszczyźnie związków zawodowych, to nie dociera tam, gdzie potrzeba. Bo związki zawodowe, jakby powiedzieć, były pod kuratelą i wpływem partii. Dlatego ja wyraziłem w końcu zgodę, no tak jak mówię, nie tak szybko, bo mają 37 lat życia. W 68 roku wstąpiłem. Ale powiem panu, że mnóstwo ludzi, ja to nawet opisałem jako fakty, że kiedy tego Toni Halika zawiozłem tam do tych ludzi, których on przed wybuchem wojny, jak wojna wybuchła, jako młody korespondent prasy zrobił z nimi wywiady, później całe lata wojna nie mógł, był korespondentem, opisywał tą wojnę w Afryce pod Tobrukiem, trafiał na tych ludzi, potem mu zginęli z powodu widzenia i potem raptem okazuje się, że oni są inżynierami i budują cementownię na granicy Czadu i Libii. I wtedy, mimo żeśmy go zapraszali wielokrotnie do Libii, jego i panią Dzikowską, to nie mieli czasu przyjechać. Ale jak się dowiedział ode mnie, że żyje tam poszukiwanych tych trzech osobników, to wyraził chęć i przyjechał. A w prostej linii, proszę pana, z Trypolisu na granicę czadyjską, to było równo 3300 km, czyli dwa dni dobrej jazdy, z noclegiem gdzieś po środku drogi. No i ja jego tam zawiozłem, no i te dwa dni gadania, bo jeszcze mu mówię, brałem do bagażnika i pan sobie wyobrazi, że bardzo chętnie ich do pracy zatrzymali Rosjanie, ci dyrekcja tej fabryki, bo nie mieli rąk do pracy. No i oni tam pracowali, czas upływał, front się zbliżał, ale i zachodziły zmiany również na froncie, gdzie wszystko było tak pozytywne, jak sobie Hitler to przewidział. I ten jeden z tych Żydów, który umizgiwał się do siostry tego Polaka, przyjechał tam raz z transportem, przywiózł ludzi, niewolników do pracy, a z powrotem miał zabrać cały pociąg tej amunicji. I kiedy ich tam rozpoznał, że oni żyją, zaczął z nimi gadać, to oni do niego mówią: słuchaj, my tu jesteśmy zamknięci za murami, nie możemy wyjść z terenu tej fabryki. Ale Rosjanie, kobiety i dzieci, które przyjeżdżają tu do pracy, powiadają, że w mieście, a to duże miasto, nie wiem, Orzeł czy w każdym razie duże miasto, że tam jest pobór Polaków do wojska. Może my byśmy do tego wojska. Dowiedz się ty tam, ty możesz wyjść na miasto. I on poszedł, dowiedział się i przychodzi, mówi: wiecie co, ale ja z wami ucieknę. To oni mówią: żarty robisz, ty w mundurze rękawodzisty, to i nas nie przyjmą przez ciebie. On mówi: nie, taki głupi to nie będę. Ja wyjdę w mundurze, a dalej się przebiorę i z wami pójdę jako wasz kolega i wy zaświadczycie, że ja jestem tu z wami. I w ten sposób i to udało się. Udało się, wyrzucił dokumenty w czasie drogi, później błagał ich, żeby oni powiedzieli, że to Polak, że on jest Polak i tak dalej. I w sumie, wie pan, tylko że oni nie wstąpili już do pierwszej armii Wojska Polskiego, tylko wstąpili do tych jednostek, które potem przez Persję Wojska Andersa, ich wyprowadził. I oni walczyli właśnie pod Tobrukiem, pod Monte Cassino i po zakończeniu wojny obaj Polacy zostali w Paryżu, kończyli studia inżynierów, budowę cementowni, produkcja cementu. I proszę pana, i był tam z nimi również ten były NKWD-ista, bo on cały ten szlak z nimi przeszedł, walczył również i z nimi był i na tym kontrakcie był. Był dzięki temu, że nigdzie w papierach nie figurowało, że jest on Żydem, bo Libijczycy byli uczuleni na Żydów. Jeżeli tam była jakakolwiek by cień padł, że to jest Żyd, to absolutnie by go nie przyjęli do swego kraju, a już nie mówiąc o tym, żeby był inżynierem i kierował załogami. Czyli dzięki tu temu fałszowi Polaków, że Polacy zaświadczyli, że Polak, udało mu się i te studia z nimi pokończyć i później na kontrakcie na granicy czadyjsko-libijskiej, czyli tam te 3300 km w głąb od Trypolisu był. I ja tam Toni Halika zawiozłem.
I proszę pana, jaki przypadek się dzieje? Zajeżdżamy tam, a ta Polka, wie pan, wyszła za tego Żyda, ale w jakich warunkach? On był w Paryżu, tam studiował, jak przyjechał, to paszport, mimo że miał polskie nazwisko i tak dalej, to nasze MSW jakoś trafiło po śladach żołnierz Żyd. No i go zamknęli do ciupy. I ty zdrajca jesteś, rozumiesz? Ale gdzie tam? Tego Żyda, tak. Ale mu zaproponowali, a my cię puścimy i pojedziesz tam z powrotem, ale będziesz dla nas pracował. Rozumiesz? Pod tym warunkiem cię puścimy. I on, widząc, że to jest jedyny sposób na uratowanie głowy, wyraził zgodę, podpisał tę deklarację. Wziął za żonę tą Polkę, bo on po to tu przyjechał, po nią przyjechał, wie pan. Ożenił się, wyjechał, ale tam zgłosił władzom francuskim, co tu nasza bezpieka z nim zrobiła. Że on podpisał taką deklarację. Czyli oni byli świadomi, kogo tam mają i on dalej nie pracował dla nich. Umożliwili mu ten wyjazd do Libii i tam był, no udawał Polaka. I wtedy jak ja zajechałem, wie pan, to właśnie ten Żyd nie podał mi ręki i mówi tak, absolutnie pod jednym dachem nie będzie pan mógł z nami tu spać. Pan jest osobą, do której czuję wstręt. Ja mówię, niby z jakiego powodu, co ja panu zrobiłem? Panie, pan dekorował w MSW odznaczeniami i to wysokimi bandytów, różnych ludzi w MSW, niegodnych. Ja mówię, bardzo możliwe, że to robiłem. Tylko jak ja jako członek biura miałem polecenie jechania na uroczystwo, na święto na przykład milicji czy MSW i z tego tytułu były przewidziani ludzie do oznaczenia i mnie polecono ich dekorować, to ja w ich życiorys nie zaglądałem. Oni tam wcześniej mieli przez Radę Państwa załatwione, a ja tylko byłem wykonawcą, czyli przypinałem to oznaczenie, nie wiedząc nawet komu. Czy to był bandyta, nie bandyta i tak dalej. On mówi, ja panu ręki nie podam, bo tam pan dekorował takich i wymienia mi po nazwisku. Mówi, że tak, to prawda, dekorowałem. Tylko gdybym nie ja pojechał, to inny członek by biura pojechał. Nie on, to kolejny, ktoś by ich dekorował. Taka była sytuacja. Tak sobie przydzielano oznaczenia i tak my musieliśmy dekorować tymi oznaczeniami. No ale pan i tam mnie obarcza takimi różnymi winami i tak dalej, i tak dalej. A nie było w domu tej żony, tej Polki, jak on to gadał. Ona była, poszła po dwoje małych dzieci do szkoły. I ona przychodzi z tymi dziećmi i widzi, że oni siedzą przy stole, jedzą i piją, a ja siedzę przy innym stoliku i nic nie ma. Nie? I pyta się, a dlaczego to gościowi nie podali. No więc on powiada, że on nie będzie usługiwał mnie, bo on się mną brzydzi. Tak i tak dalej i nawet nie życzy sobie, żebym ja nocował tutaj na tym. Na co ona mówi, słuchaj, a moja rodzona siostra chciała pojechać i panu Siwakowi podziękować za to, że umożliwił jej, pomógł mieszkanie zdobyć. Ale jego już wywieźli do Libii, już nie było. I ja mam o panu Siwaku dobrą opinię. I co ty będziesz tutaj wmawiał, bo on tam przytoczył i katy, i zbrodnie, i Bóg raczy wiedzieć, co ta partia winna, wie pan, ty, ilu tych zbrodni. A ona do niego mówi, słuchaj, a to ty się spytaj tego człowieka, kiedy się urodził, ile miał lat, jak ten Katyn był. Bo ja ci powiem, że on pojęcia o Katyniu nie ma, rozumiesz, bo był za młody, żeby cokolwiek wiedzieć, bo zobacz, który to rocznik. On się pyta, kiedy? Ja mówię, no 33 rok. No tak, no to rzeczywiście. No, a kiedy pan do partii wstąpił? Mówię, że w 68. No to jemu było głupio. No i mówię, i co pan mi przypisuje tutaj? To, że dekorowałem? No musiałem, bo taka była sytuacja. I ona mówi tak, panie, mówi, chodź pan do mnie, do mieszkania. Ja panu dam jeść, pić i będzie pan u mnie nocował. A Halik wstaje i mówi do niego, jeżeli sobie nie życzysz, to i ja u ciebie nie nocuję, rozumiesz? Mówi, ja też nie będę u ciebie nocował, ja sobie też nie życzę pod jednym dachem z tobą, boś ty fałszywy, nie on. Rozumiesz? Bo ja, mówi, Halek mówi, ja byłem dziennikarzem w Trybunie Ludu, kiedy on był brygadzistą, robotnikiem na budowie. I jak on odważnie
udzielił mi wywiadu, to ty wiesz, ten mój wywiad wrzucili do kosza. Redaktor naczelny powiedział, bój się Boga, człowieku, ty chcesz napisać, co on mówi. Widzisz, on mówi, miał odwagę w tamtych latach mówić te rzeczy. Tyś byś tego nie powiedział. I ona mnie wzięła w obronę, Halik, i ten potem zmienił, wie pan, i podszedł do mnie, mówi, że no mylił się, przepraszam. Ale ile to nerw było, wie pan, no jadę taki świat drogi, a po to, żeby mnie takie nieprzyjemności spotkały. Wszyscy ludzie na wszystkich szczeblach władzy to unikali jak diabeł święconej wody tego tematu. Dlaczego? To było bardzo, to temat był niewygodny, bo cokolwiek byś nie powiedział, to komuś się tam na odcisk nadepnęło. W sumie reperkusje bywały i nieprzyjemne, więc politycy na ogół unikali tego typu rozmów i odpowiedzi na tego typu pytania. Te lata, wie pan, to jak ja mówię, ja wstępowałem akurat do partii, czyli ja jeszcze nie byłem działaczem partyjnym, tylko początkując, pierwszy rok, w 1968 ja wstąpiłem do partii. Natomiast interesować, to ja się interesowałem tą polityką i tymi zagadnieniami. Miałem tutaj wśród kolegów opułkowników, takich jak Tadzio, obecnie emerytów, wielu kolegów, którzy byli oficerami i znali, jak to się mówi, od środka tą sytuację. Ich nawet używano, wyraźnie mówię, używano ich no, do pałowania studentów w tych dniach, tych rozruchów. To znaczy im mówiono, jesteście patriotami, członkami partii, prawda, a tutaj tego typu zamieszki, trzeba by to spacyfikować i uporządkować. Ale wtedy oni już rozmawiali, myśmy tu, oni przyjeżdżali do mnie w ogródku, pamiętam, żeśmy siadali, cała grupa na ten temat rozmawiali. Więc pękały, że tak powiem, te okowy tej tajemnicy, ludzie się wypowiadali śmiało, że no jest to inspiracja bądź co bądź żydowska, że po prostu zrobili takie zamieszanie po to, żeby zyskać. To, co ja wcześniej mówiłem, Zambrowski, ale nie tylko on, bo jeszcze i o innych chodziło. Po prostu oni na swoim punkcie, że jak się wyrzucało Żyda czy dwóch Żydów z kierownictwa partii czy z władzy, to natychmiast musieli tę lukę zapełnić. Jak się nie udawało, to robili no, wielki szum, wielki melarz, wielka krzywda im się dzieje. Wszystko podciągali pod antysemityzm. Na nich nie wolno było piórkiem nawet tknąć, powiedzieć, dlatego że wszystko było na nie z ich strony. Więc ja w tamtych latach, mówię panu, byłem działaczem związkowym, znałem tą sytuację, obserwowałem te rozruchy, udziału w nich nie brałem po żadnej ze stron, dlatego że dzięki temu, że Szatkowski mnie uprzedzał. Mówię o tym samym człowieku, który był szefem wywiadu i kontrwywiadu polskiego. Mnie uprzedzał, mówi, słuchaj, tam się, broń Boże, nie dotykaj do tego, bo to jest sprawa, którą zmontowali tutaj na czele z Michnikiem cała grupa tych Żydów. Lityński, Michnik, Kuroń, no i wymieniał tą całą plejadę tych nazwisk. Dlatego ja się odcinałem w tamtych latach, nie chciałem się o to pobrudzić, żeby nie mieć z nimi napięku, bo wiedziałem o tym, że jak się uwezmą, to człowieka zniszczą, przylepią taką. Zresztą później następstwa miałem na sobie, tylko że wie pan, różnica polegała między 68 rokiem a latami 80, że ja wtedy obrosłem, mówiąc w siłę, i miałem za sobą dużą część klasy robotniczej. I w razie czegoś to oni się obawiali, że ja jestem gotów wyjść na plenum i zdać relację, dlaczego to jest i kto to robi, kto, więc się mnie obawiali. Natomiast w tych 68 latach nie byłem żadnym działaczem partyjnym, tylko byłem działaczem związkowym. My w związkach staraliśmy się nie włączać w tą sprawę, aczkolwiek wszyscy związkowcy wiedzieli, że jest to nakręcane przez Michnika, Żydów i tak dalej w celu przyjęcia z powrotem Żydów wyrzuconych z różnych struktur władzy. No tak, ale efekt tego był taki, że no dosyć spora ilość tych ludzi po prostu opuściła Polskę. Proszę? Dosyć spora ilość ludzi opuściła Polskę. Tak, wtedy tak, dlatego że wie pan, kto wie, czy to nie było również, że tak powiem,
sposobem na powstanie, na umocnienie Izraela, dlatego że tam brakowało ludzi. To mamy przecież te wszystkie rozruchy, jakie miały miejsce. To dzisiaj po nitce do kłębka, jak się dochodzi do prawdy, to okazuje się, że nawet sami Żydzi, historycy żydowcy piszą, nawet ten Alfred Zimmermann, literat, którego zapoznałem w Kopenhadze, to też w gronie około 11 Żydów, to sama jego rodzina, byłem na obiedzie, bo mnie zaprosił, to mówi do nich, no i co, chcecie, żebyśmy kolejne rozruchy wywołali, tak jak to było w Radomiu i w tych innych. To mówi, jak się raz udało, to się drugi raz nie uda, bo to się udało dzięki temu, że mamy tam swoich ludzi i pacyfikują tych, którzy wyciągają na światło dzienne, to nie dadzą, uniemożliwiają im. Także, wie pan, rzecz polegała na tym, że trudno było się wtedy w tym 68 roku jednoznacznie po jednej stronie określić i powiedzieć, no ja tu twardo stoję za Żydami czy przeciwko nim. Ja powiadam, ja byłem jeszcze wtedy młodziutki działacz, dopiero wstąpiłem prawdopodobnie kandydatem, bo to 68 rok, a rokiem się było, prawie rok było się kandydatem, natomiast byłem, no można powiedzieć, starym działaczem związkowym i to na wysokiego szczebla, bo od 50 roku przechodziłem wszystkie szczebli z dołu do góry. Ale no powiadam, na budowie w grupie ludzi się dyskutowało, w kierownictwie dyskutowało się, w miejscu zamieszkania, tym bardziej, że ja mieszkam w środowisku wojskowym, gdzie oficerowie, no mówiło się, że jest to, wie pan, naciągana sprawa przez Żydów, że konieczni są ludzie w Izraelu, że trzeba Żydów tu w jakiś sposób postraszyć, że przy jednej pieczeni upiec kilka, przy jednym ogniu upiec kilka pieczeni. I to im się znakomicie udawało, muszę powiedzieć, wiele rzeczy. Ja tu panu powiem taką ciekawą sprawę, ona może nie tylko tego 68 roku dotyczy, ale w ogóle spojrzenia na sposób, jakimi sposobami Żydzi walczą z prawdą. Otóż w latach 1984-5-6 w MSW powstała taka tajna grupa, to za wielkie słowo, bo to 6 oficerów, zawiązana była taka grupka zaprzysiężona i oni robili, proszę pana, sprawdzali rodowody członków biura, członków Komitetu Centralnego, ministrów, dyrektorów departamentu. Chodziło o to, żeby nie na zasadzie jednej pani, drugiej pani, że ten jest czy nie jest Żydem, tylko żeby konkretnie wiedzieć. I sprawdzali, docierali do dokumentów rodowych, to praca była syzyfowa, trudna, ale zrobili 1700 nazw. Wydali taką książeczkę, broszurkę, to miała charakterystyczną czcionkę i papier i symbole, aczkolwiek o tym nie wiedział ani Kiszczak, ani Jaruzelski. Ale to było wbrew ich wiedzy. I przed nim, mówię panu, to była grupka, która podjęła na prośbę paru członków KC, paru członków biura, podjęła taką pracę i doskonale się z niej wywiązała. Nawiasem mówiąc, jak to zwykle w życiu bywa, wie pan, że przypadki działają, to oni mieli przypadek, przez który wpadli. To przypadek, który również jest związany ze mną. Otóż, kiedy już skończyli tą broszurkę, tą książeczkę, to jeszcze w grupie tych osób ktoś mówi, wiecie, ale tyle plotki chodzi na temat żony Jaruzelskiego i samego Jaruzelskiego, może by do Kurowa pojechać tam, gdzie jego ojciec był nadzorcą w majątku kolegi, ponieważ oni w tam parafialnych książkach są zarejestrowani. No i pojechało dwóch. Przedstawiło się księdzu, machając przed nosem autentyczną legitymacją. On co prawda do rąk nie wziął, nie popatrzył, ale uznał za słuszne. Mało tego, przyznał się, powiedział, a to jesteśmy z tej samej firmy, bo ja tu od 8 lat jestem prowadzony przez takiego i takiego oficera. No to oni mówią, ale księże, tego nie wolno mówić nawet nam. A ja myślałem, że jak w jednej rodzinie to można. Nie, nie można. No ale to dobrze, jak ksiądz jest. Dał im wszystkie dokumenty, posprawdzali, pospisywali
i wpadli przez następującą sprawę. Bo księżulek mówi tak: no ja wam tu służyłem wszystkimi tu księgami, metrykami i tak dalej, świadectwa chrztu, ślubów i tak dalej, wszystko do wglądu, wszystko wam powiedziałem, ale ja coś od was bym chciał, mówi. Mnie to społeczeństwo wybrało na, mówi, takiego prezesa budowy gazociągu i dokończenia 2 kilometrów drogi, bo jak widzicie, nie mamy 2 kilometrów odcinka, nie ma drogi, jest gruntowa. Więc chcielibyśmy tu uzyskać cement, asfalt i te rzeczy, ale nie możemy. Brakuje i brakuje materiału. Na co te cholernie dowcipni się, wie pan, powiedzieli tak: a u nas w Komitecie Centralnym to jest taki członek biura, nazywa się Albin Siwak, jest szefem Komisji Skargi i Interwencji, on to załatwia. To on księdzu załatwi. I teraz niech pan sobie wyobrazi, Bóg raczy wiedzieć, jak to się stało cudownie, że on mimo ochrony tego Komitetu Centralnego wlazł do tego budynku. Prawdopodobnie albo byli w stołówce, albo w kiblu. I on w sutannie, normalny ksiądz, łazi, wie pan, po korytarzach. I nieszczęście popadł na Czyrka. No. I Czyrek, gały mu wyszły takie jak jaja i pyta się, a co tu ksiądz robi? A ja to do pana Albina Siwaka. A po co? A bo mi tu oficerowie powiedzieli, a jacy oficerowie, że do niego. A z MSW byli tacy i sprawdzali, i by paplał. Powiedział, że 2 sprawdzało dokumenty Jaruzelskiego. No i zrobiło się trzęsienie ziemi w MSW. Przerwali to, ale to było skończone. To już była robota skończona. I teraz, jak sprytnie Żydzi tu zawalczyli. Otóż to było 1700 nazwisk, była pierwsza rubryka, rodowe nazwisko, znaczy data urodzenia i imiona, nazwiska rodziców Żydów i ich rodowe nazwisko po rodzicach w tej rubryce. Następnie kolejna rubryka była zmieniali na Polskę, w którym roku, jaki sąd i jak to nazwisko brzmiało. I kolejna, następna rubryka, znów zmienianie na Polskę, bo oni dwukrotnie, bo nasze ustawodawstwo sięgało 2 nazwiska wstecz. I to było 1700 nazwisk autentycznych Żydów. Autentycznych Żydów, bez żadnej pomyłki. I oni nie krzyczeli, mówię, oni, mam na myśli tutaj Żydów, tych w Warszawie, nie krzyczeli, że to fałsz, że to lipa, że to ktoś sobie wymyślił, że nie wolno, że to tam. Nie używali żadnych argumentów. Zrobili co innego, żeby Polakom to obrzydzić. Oni wydrukowali 2700 nazwisk, tą samą czcionką, na tym samym papierze i wsadzili 1000 rdzennych Polaków. I proszę sobie wyobrazić, Czyżewski, generał Czyżewski, Wyderkowski, też generał, paru innych, paru działaczy związkowych, rdzennych Polaków, u których ja w domach bywałem, rodziców znałem, braci, siostr, czytam ze zdumieniem, że oni pochodzą z takiej wymyślonej tam żydowskiej rodziny i tak dalej, i tak dalej. I teraz wie pan, finał tego był taki, że ktoś, czytając o swoim bracie, kuzynie czy znajomym, mówi, no to jest niewiarygodny dokument. Przecież tu są autentycznie rdzenni Polacy. I pomysł żydowski był bardzo trafny i skuteczny. Nie podnosili krzyku, gwałtu, nie publikowali w telewizji czy w radio, nie, tylko wydali w drugim obiegu tak samo, jak to było, mówię, ta sama czcionka, ten sam papier. Czyli to były te metody, bardzo sprytne te metody tej walki. Ja do dzisiaj dnia pamiętam, jeśli pana interesuje ten 68 rok, że kiedy Gomułka dożywał w Konstancinie i wśród wielu, wielu rozmów, jakie z nim prowadziłem, zahaczyłem o 68 rok. I wtedy takim oficerem, któremu zlecił tą sprawę Gomułka, no tu chodziło, wie pan, rzeczywiście o to, że Żydzi mieli od dawna taki sposób, że jak chcieli na przykład w sąsiednich krajach z Izraelem, jak powstało państwo Izrael, ja tam opisuję na podstawie dokumentów z archiwów, że jak chcieli swoich Żydów z tych krajów sąsiadujących z Izraelem do swojej ojczyzny ściągnąć, a próba tam do nich pisania i mówienia i proszenia, wracajcie, bo wasza ojczyzna to jest Izrael, a nie Sudan czy tam inne państwo,
No to oni nie chcieli, bo wie pan, Żyd Żyda nie będzie kantował tu swojej ojczyźnie. On żeruje przede wszystkim wśród innych. On ma pole do popisu i nie chcieli wracać. No przed to co wymyślił ten ich pierwszy minister, jak on Moshe Dayan, tak? Proszę pana, zrobił partyzantkę ala arabska, że z Arabów. I oni, wie pan, robnęli paru Żydów i zrobili popłoch, że struktura podziemna, nie wiem jak oni wtedy się nazywali, wybija Żydów w tych krajach, uciekajcie do ojczyzny. I to poskutkowało. I 1,5 miliona w świetle dokumentów Izraela Żydów z tych krajów ościennych wróciło. A prośby, że wróćcie, bo ojczyzna wymaga tu mężczyzn i brania broni do ręki, nie dawała skutku. Natomiast świetnie dawało to. I Gomułka w swoich rozmowach też mówił o tym, że mówi, napawa mnie wstrętem fakt, że musiałem awansować, mówi, z podpułkownika na generała, człowieka, któremu zlecono tą tajną misję w Radomiu. Chodziło o to, żeby wystraszyć Żydów, żeby chcieli większej ilości do ojczyzny wracać. I takie inne duperelkowate przestrogi na nich nie działały. Koło uszu szły. I trzeba było wymyślić aferę, gdzie by oni się zlękli, że oto zabijają Żydów Polacy tutaj. I to poskutkowało, ale on mówił, ja się brzydzę tym, co musiałem dokonać, ale byłem w takim układzie, mówi, w takiej zależności, że należało uruchomić tą sprawę. Ale Gomułka zirytowany, przypomnę panu jego oficjalne wystąpienie na kongresie, na 12. Kongresie Związków Zawodowych, kiedy powiedział, Polacy pochodzenia żydowskiego, wszyscy, którzy życzą sobie wyjechać do Izraela, proszę, niech złożą prośbę o paszport i wszyscy dostaną. I wtedy była, wie pan, taka fala ucieczki, wielu wyjazdów, wielu generałów, pułkowników. Ja to piszę, że tu polskie społeczeństwo położyło wielki trud pracy, bo trzeba było pracować, żeby wykształcić tego oficera, może sobie nie jeden cywil nawet nie zdaje sprawy, jaki to jest koszt pilota, oficera, czy w broni rakietowej, czy innej wykształcenie. A on wykształcony dał, jak to się mówi, nogę do Izraela i tam mieli gotowego, fachowego oficera. I o to Żydom chodziło. I wtedy ogromna fala Żydów pod różnym pretekstem uciekała w haniebny sposób. Ja byłem świadkiem, proszę pana, jak rzucali do śmietniczki, do takiego gara blaszanego na korytarzu legitymację i pluli na nie, partyjne legitymacje, jak wyjeżdżali. Przedtem był działaczem bardziej czerwonym od czerwonego. I pełne usta miał komunizmu. I inaczej nie, o sobie nie mówił, tylko ja komunista. A raptem potem rzuca tą legitymację, pluje, ucieka do Izraela. Ale naród go polski wykształcił i zasilił kadrę fachowych oficerów w Izraelu. No bo to było i jest do dzisiaj dnia z ich strony nieuczciwe, tym bardziej, że odwracają kota ogonem we wszystkich sprawach. Ja opisuję, wie pan, taki epizod. Miałem w brygadzie zbrojarzy. Wie pan, co to jest zawód zbrojarz? I to byli ludzie tu spod Warszawy, z miejscowości Osęczyzna. Nazywał się Jan Gąsiorek, ten zbrojarz. I on opowiada taki fakt, że Niemcy przyjechali do nich do gminy, do Stanisławowa i mówią do wójta, że tu dwóch chłopów potrzeba do załadunku kontyngentu, czyli zboża na samochód, rozładowania go w Mińsku Mazowieckim, tam przenocują i rano ich Niemcy przywiozą. No i tego Jana Gąsiorka i drugiego sąsiada wójt wyznaczył do tego załadunku. No i załadowali to zboże, przenocowali tam, bo to długo w nocy rozładunek trwał. I rano ich Niemcy, skoro świt, przywieźli. W tym czasie, proszę pana, uciekł Żyd z getta warszawskiego. No i na wschód do towarzyszy swoich ciągnęło go i szedł. Bez mapy, ale orientował się po słońcu, wybrał sobie drogę tą właśnie o tu przez Rembertów, Okuniew, Sulejówek, Pustelnik. No i szedł tą jezdnią, tą drogą na wschód. Złapała go noc w miejscowości Osęczyzna, tam gdzie ten zbrojarz miał gospodarstwo rolne.
ale ponieważ podwarszawscy rolnicy, którzy mieli mało ziemi, to oni zasilali warszawskie budowy, wie pan, ich samochody dowoziły codziennie rano z odległości do 100 kilometrów tych ludzi. I on dojeżdżał od wielu lat i był tym zbrojarzem i opowiada taką rzecz. Mówi, Żyd bez naszej wiedzy, bo nas nawet w domu nie było, tylko były żony z dziećmi, wlazł do stodoły i przenocował, bo go noc złapała. Rano, skoro świt wyszedł, jeszcze tam zerwał sobie trochę jabłek i trochę marchwi i tam czegoś wyrwał z ogródka. No i szedł nie drogą, bo się bał po drodze Niemców, ale obok drogi szedł, żeby nie zabłądzić. Cały czas miał na oczach tą nitkę tej jezdni i przy niej szedł. I w pewnym momencie Niemcy jechali i wypatrzyli go, jak on tam lezie, go złapali. No i skąd ty jesteś? No z Warszawy, z getta. Kto ci daje jeść? Kto cię przetrzymywał? A tu nocowałem u rolnika. U którego? Zawieź nas. No i przywiózł ich na to gospodarstwo rolne. Wie pan, nie do gąsiorka, tylko do tego kolegi, z którym to te zboże Niemcom zawieźli do Mińska i tam nocowali u Niemców. No i mówią, i co? I to Polak się tu przenocował, dał ci jeść, schował? Tak, tak. Który to gospodarz? Pokaż. No i na te gospodarstwo. O, akurat ten na podwórko, ten gospodarz wyszedł i mówił, o ten. No, ale ani ten gospodarz go nie widział, ani on gospodarza, bo mówię, że u Niemców byli. No to Niemcy gospodarza pod ścianę do rozstrzału. Żyda też. Na co ten mówi? Ja tego Żyda pierwszy raz na oczy widzę. Wcale mu to nie pozwalałem nocować, ani nie karmiłem, ani nie przechowywałem. Mało tego, mówi, że on kłamie, to ja wam udowodnię. Proszę do wójta podjechać i dowiedzieć się. Nasz wczoraj wasi żołnierze, wasz oficer wziął do załadunku kontyngentu, żeśmy tu tyrali, nosili to parę ton, tam parę ton rozładowali, tam żeśmy nocowali i rano was... Nas tu żołnierze przywieźli, więc jak on nie mógł wieczorem ze mną gadać, że ja mu tu nocleg pozwoliłem, czy mu dałem jeść. Ale Żyd wrabia, że tak, że tutaj, że on. A z kim ty byłeś? No i z tym gąsiorkiem byłem. No to wysłali na motocyklu do wójta żołnierza, żeby się dowiedział, czy to, co Polacy mówią, prawda, że oni ładowali... Ten przyjeżdża i mówi, że tak, że dopiero ich rano, tu o 8 SS-mani przywieźli, nosowali tam w żandarmerii niemieckiej na ten. No i Żyd kłamie, Niemiec od żołnierza ten oficer wziął karabin, zarepetował i daje temu gospodarzowi, masz go za szybą, kłamie ten Żyd. Polak mówi, ja nie będę go, nie będę zabijał, nie będę, nie, nie będziesz, nie, nie będę. To on się zabije. Ale w międzyczasie, jak wziął od Polaka ten karabin, wyjął nabój. Dał mu sam karabin. Żydowi. Tak, Żydowi. I mówi, no to widzisz, Polak kłamie, tego zastrzel. A Żyd przycelował za cyngiel, a tu pyk, nie rąbnęło, tylko wie pan, na ten. I ten SS-man mówi, no widzisz, ty pierdał, ty mówisz prawdę. Widzisz? I nie chcesz go zabić, a on ciebie zimną krwią. I mówi tam do SS-mana, na tej studni, na żurawiu go powiesić. Wzięli, pociągnęli, wie pan, za ten, zawiązali Żydowi dwóch, nacisnęło na przeciwwagę na żurawiu, podtrzymali parę minut, mówią do gąsiorka, weź go zakup. I ja to piszę, żyją ludzie, możecie pojechać historycy sprawdzić, dwie rodziny żyją, proszę bardzo, jacy byli prawdomówni, jak topili Polaków. Żyd złapany, wypeplał gdziekolwiek. Ja tu opisuję liczne przykłady, pan się doczyta, gdzie całe grupy Polacy, Żydów. Tu w Wawrze był taki wypadek, że gość obok budynku w ziemi wybudował bunkier zakryty. Wchodziło się sprytnie przez zbiornik z wodą. Trzeba było opróżnić wodę, otworzyć wyłaz, wejść do tego pomieszczenia. I tam było umeblowane, wentylacja, wszystko było. I tam 11 Żydów. I pisze tam imię, nazwisko tej Żydówki, którą tam przechowywali. I jej się cholera gudłaicy zachciało w nocy chodzić po powietrzu, po ogrodzie. Jednej nocy poszła na miasto, nie wróciła. Dzwoni polski policjant, który pracował dla Niemców i mówi do tego
człowieka, ty słuchaj, podejrzewam, że to u ciebie ona się ukrywa. Łaziła wczoraj cały dzień po mieście. Jak ją drapną, to wybiją całą twoją rodzinę. Ty jej nie pozwalaj na takie chodzenie. Ostrzegł. Polski policjant służący Niemcom, ostrzegł, rozumiesz pan. I ona na wieczór wraca, on mówi, ja ciebie więcej nie wypuszczę, bo ty doprowadzisz, że wybiją i Żydów, i moją rodzinę. A ja jestem podobna do Polki, nie mogę rozpoznać, to ja sobie pochodzę. Nie, wóz albo przewóz. Albo pokornie siedzisz tu z nimi, albo bierz manatki i idź. Na co ona mówi, no to pójdę, ale oni mi muszą dać, wyznaczyła jaką sumę, Żydzi, jej Żydzi. I ty też, bo inaczej to pójdę do gestapo i powiem, że ukrywasz tego. No i oni te, jej Żydzi, jej rodacy, z którymi ona się ukrywała, bo to jest na oświadczeniu tych Polaków spisane.